bywam świadkiem sytuacji, gdzie ktoś tam się schyla do okienka, temu dyżurnemu opowiada w ogóle naprawdę bardzo intymne szczegóły ze swojego życia. Właśnie padł ofiarą przestępstwa. Na krzesłach siedzi pięć, dziesięć osób, w tym ja, no bo czekam na przykład na przesłuchanie jakieś w sprawie mojego klienta. I ten policjant mówi, to pani poczeka. Ja wracam po dwóch godzinach z przesłuchania i ta osoba nadal tam siedzi i czeka, nie? I jej się po prostu nie chce po trzech godzinach i wychodzi. Myślę, że masz rację. Niestety. Chciałbym, żeby było inaczej. Jest. Ja czasami masz... <ściałbym>, w kłótniach z moim mężem mówię, że ja w ustawie mam zapisane, że jestem nieskazitelnego charakteru. To jest taki żart oczywiście, że on nie ma prawa się ze mną kłócić i kwestionować że ja mam to w ustawie, więc ja teraz będę się tym podpierać. Przemek powiedział, że ja mam rację. <grystanie> w głowie tego stalkera rodzi się myśl. Jestem tak ważny dla ofiary, tak? dla tej osoby, którą nękam, że ona nawet swoim rodzicom o mnie opowiada. Opowiada nawet jakimś tam przypadkowym ludziom, jaka, miały, jaka miała sytuację. Jestem tak istotny, że ona reaguje. To znaczy, że to, co robię dotychczas, przychodzę, piszę, rozpowiadam, publikuję, zbliża mnie do tej do tej osoby pokrzywdzonej będę robił to nadal. Porn revenge, czyli były partner publikuje zdję tak, zdjęcia podczas czynności seksualnych ofiary, albo w negliżu. I to w ogóle też jest zupełnie inne przestępstwo. O tym warto wspomnieć, że to też jest w Polsce karalne. Barbara Szopa, Duma. Dzień dobry. Dzień dobry. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz? Jestem adwokatem, specjalizuję się w pomocy prawnej w sprawach uporczywego nękania, czyli stalkingu. I mhm. um, to jest tak jak Ci już opowiadałem przed podcastem, bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo nieciekawa sytuacja z perspektywy osób, które są rzeczywiście nękane, bądź są ofiarami stalkerów. Natomiast to, na czym ja się zastanawiam, jak w ogóle doszłaś do tego, że chcesz się zajmować tym, bo ty z tego, co zrozumiałem, masz specjalizację w stalkingu, więc to jest coś, co, czym niewiele osób się zajmuje, tak, jeśli chodzi o specjalizację. Zaczęło się potem, jak to przestępstwo weszło do Polskiego Kodeksu Karnego w 2011 roku. Jedna sprawa, druga, trzecia, jak byłam na aplikacji. Potem zostałam adwokatem i miałam kolejne takie sprawy i zauważyłam, że świadomość prawna jest nikła, no bo przestępstwo było świeże. Co to znaczy że świadomość prawa prawna jest nikła odnośnie jakiegoś przestępstwa? To znaczy, że policjanci, którzy zderzali się z tym na przykład na komisariacie przyjmując zawiadomienie od ofiar, nie wiedzieli jak to pokierować, jak to zakwalifikować, bagatelizowali moich klientów. To jest słowo klucz. To było 5-7 lat temu, to, to słowo klucz. Bagatelizowali po prostu porczowe nękanie. Ale z tego, co rozumiem, to do tej pory się to nie zmieniło. Czasami <laughs> zdarzają się jeszcze przypadki. Nawet w tamtym tygodniu była taka sytuacja, że klientka przyszła i mówiła, że dwa razy. W odstępach kilku miesięcznych była na komisariacie próbowała zgłosić to przestępstwo i nic się nie wydarzyło. No, dopiero jakby moja reakcja, i yy, prokuratura yy, już teraz wiemy, że, że wszczęła to śledztwo dość szybko. A jak wyglądała Twoja decyzja odnośnie tego, żeby właśnie pójść w specjalizację w tym konkretnym zakresie? Czy miałaś jakieś wątpliwości, czy od razu stwierdziłaś, że to jest coś, czym chcesz się zajmować? Uważasz, że to jest duży problem i warto temu się poświęcić? Nie wiedziałam 10 lat temu czy 9, że to będzie moja specjalizacja. Myślałam, że dobra, napiszę, zrobię, założę bloga, bo jakby um, popularyzowanie wiedzy na ten temat y, też jest moją działką. Um, I nie zdawałam sobie sprawy, że będzie tak wielu klientów, tak wielu zainteresowanych tym tematem. W związku z tym y, myślałam, że będę po prostu działać w obszarze prawa karnego. Natomiast y, po kilku latach okazało się, że nie jestem w stanie dzielić swojego czasu y, na, na różne działki i po prostu zostałam przy tym. Mm -hmm. To jest tak, że jeśli się jest prawnikiem, adwokatem, to jest ciężko zajmować się różnego rodzaju sprawami, lepiej być wyspecjalizowany w takiej jednej i w tam bardzo dobrze się odnajdywać. Bo ja nie wiem, jak to wygląda kompletnie w waszym świecie. Mm -hmm. y ja uważam, że lepiej się specjalizować, to tak jak lekarz, stosując analogię. Jak cię boli gardło, pójdziesz do laryngologa, jak cię polinoga, pójdziesz do ortopedy. Lekarz od wszystkiego to od niczego. Tak mhm. samo uważam, jest z adwokatem. Poza tym, prawo w Polsce, w ogóle na świecie, jest tak skomplikowane, że nie można zajmować się wszystkim, po prostu się nie da ani posiadać wiedzy na temat wszystkich dziedzin prawa, a już na pewno nie wszystkie stosować w praktyce. Więc, mm, jeśli ktoś ma węższą działkę, tym uważam lepiej. Mm -hmm. To nie jest tak, że trzeba się konkretnie specjalizować tylko jednym przestępstwem, tak jak ja, czy kilkoma, no bo, Tutaj zaczepiamy nie tylko poczczywe nękanie, ale też naruszenie miru domowego, znieważenie, naruszenie indykalności cielesnej. Tych, tych przestępstw jest kilka, którymi się oczywiście zajmuję. I one są w obrębie tego stalkingu? Tak, absolutnie. To są po prostu powtarzające się takie schematy. Mhm. Czyli co w takim razie najczęściej się dzieje odnośnie stalkingu? To, co mnie najbardziej zainteresowało, o czym bym nie pomyślał, to że rozpowiadanie... Plotek też jest formą stalkingu. Czyli ktoś, mhm. bo ja jak ktoś mi mówi, mam stalkera, to domyślam się, że to wychodzi tak, że ktoś przychodzi do kogoś pod dom. Ale nie pomyślałbym, że rozpowszechnianie plotek niesprawdzonych, to, to również jest forma stalkingu. Tak, to jest bardzo powszechne w przypadku byłych partnerów. Narzeczonych, żon, mężów, i tak dalej. Kiedy ktoś chce zaszkodzić drugiej stronie, czyli sprawca teoretycznie chce nawiązać kontakt z ofiarą, dąży do tego, czasami próbuje ją namówić do nawiązania ponownie relacji, ale z drugiej strony jest sinusoida, czyli obrażanie, rozpowszechnianie tych nieprawdziwych informacji albo intymnych szczegółów z życia ofiary. To też jest po prostu notoria, czyli. Opowiadania o jakichś kontaktach seksualnych i tak dalej. Tak, na przykład to, y, albo w ogóle o jakiś niewygodnych sytuacjach. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy w związkach, to opowiadamy sobie różne rzeczy, dzielimy się intymnymi szczegółami, i sprawcy to niestety potem wykorzystują. Mhm. Mm mm. I, I jedna rzecz, której jak już się przygotowałem, to zrozumiałem, to że najczęściej ofiarami Stalkingu y, stają się kobiety. I najczęściej sprawcami są mężczyźni. Ale jak myślę sobie o tych plotkach, to to mi się trochę nie kleje. Myślę, że z tymi plotkami to mogło być zupełnie odwrotnie. Czyli rzeczywiście, wciąż to ofiarami będą kobiety, ale sprawcami również byłyby były częściej kobiety. W Polsce 88% osób skazanych za przestępstwo uporczywego nękania to są mężczyźni. To jest statystyka twarda, bo ostatnio ktoś mi tam zadał na Instagramie pytanie: Skąd ja biorę te dane? No, właśnie to jest statystyka Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie konkretnych wyroków prawomocnych, które zapadły w Polsce. I to jest po prostu czarno na białe. 88%, w niektórych latach nawet dochodziło do 90%, kiedy sprawcami byli mężczyźni. Natomiast rzeczywiście w większości ofiarami tego przestępstwa padają kobiety. Mm -hmm. Tylko, że prawdopodobnie, jak jeszcze wracam do tych plotek, bo to mnie bardzo zainteresowało, mm -hmm. bo to jest tak właściwie interesujące nawet w przypadku mojego zawodu, bo ja też mogę być padać ofiarą jakiegoś hejtu i tak właściwie też mógłbym przejść do Ciebie z taką informacją, że jest taki użytkownik, którego IP pewnie da się jakoś pozyskać i on jakby regularnie publikuje o mnie jakieś treści, które nie są nieprawdziwe i teoretycznie można by ścigać taką osobę i to też będzie forma stalkingu. Tak. Czy to jest stalking, czy nie? To musimy ustalić dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, czy ta osoba, która publikuje o tobie te nieprawdziwe informacje w sieci, działa przez dłuższy upływ czasu, i to jest odpowiednie natężenie. Dlatego, że klucz, jakby istota najważniejsza tego przestępstwa, z czego musimy zdać sobie sprawę, to jest powtarzalność zachowań sprawcy. Nie wystarczy jednorazowe zachowanie, nie wystarczy takich za zachowań nawet pięć czy siedem czyli ta osoba, która cię hejtuje, minimum przyjmuje się, że kilka tygodni. To nie jest właśnie doprecyzowane, co to jest ta uporczywość w polskim kodeksie karnym, nie, ale minimum nie, kilka tygodni. Ja bym chciał tylko doprecyzować. Mhm. Nikt mnie w ten sposób nie hejtuje, podaję to tylko jako przykład tak, i to może się ok, tyczyć jest. każdej innej osoby, bo to może być jakiś 15-latego gimnazjum, który jest uporczywie nękany przez jego kolegów. Tak. I. Y Upływ czasu to jedno, natężenie to drugie. Czyli nie wystarczy napisać komuś negatywny komentarz raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. To powinno być bardziej zintensyfikowane. Czyli podam przykład. Mamy w Polsce wyroki skazujące za to przestępstwo, kiedy sprawca działał na przestrzeni 15 dni. To jest realny wyrok, który zapadł. Y Sprawia uporczywe nękanie, ale sprawca do ofiary przesłał wtedy chyba kilkanaście tysięcy wiadomości. Może być też uporczywe nękanie, które trwa cztery albo 5 lat, ale wówczas sprawca działał na przykład trzy razy w tygodniu, potem była przerwa, potem raz w tygodniu, dwa razy na miesiąc. I to też może być przestępstwo. Czyli musimy za każdym razem badać, czy mamy do czynienia z tą przysłanką uporczywości to jest bardzo nieprzyjemne bo teraz jeśli ktoś jest rzeczywiście tak nękany to jest straszna sytuacja do tego bo ta sytuacja jest w pewnym sensie delikatna. Czyli to nie jest tak, że ktoś grozi komuś śmiercią i to jest jakby takie jaskrawe, jaskrawe wykroczenie, które jest bardzo zagrażające. Tylko to jest takie właśnie nękanie. To jest dobre określenie na to. Nękanie troszeczkę powoli. I to cały czas wyprowadza tą drugą osobę z równowagi. Jednocześnie mhm. nie, nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie wiadomo, czy to już ta osoba przekroczyła tę granicę, żeby to gdzieś zgłosić, czy nie. I tak właściwie cały czas żyje się w takim dyskomforcie i nie wie się, co z taką sytuacją zrobić. Żyje się w dyskomforcie, to raz, a dwa, żyje się w złudnym przekonaniu, że sprawca przestanie sam z siebie. Ja przestrzegam przed tym błędnym myśleniem. Jeśli sprawca działa kilka tygodni, to istnieje prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że on się rozkręci i statystycznie stalking w Polsce jest liczony w latach. To jest około 18-20 miesięcy. Czyli weźmy yy, pod uwagę taką ofiarę, która myśli, dobra, miesiąc już sobie pisał, przychodził, nagabywał mnie, rozpytywał moich znajomych, dostałam kwiaty, pluszowego misia i tak dalej, wysłał jakiegoś oszczerczego maila do mojego pracodawcy. Może mu się znudzi, minął drugi miesiąc. Jeśli się to nie kończy, to naprawdę czas działać. Nękanie u sprawcy może być nałogiem, narkotykiem, coś do czego się przyzwyczai. Uzależnie od tego. Dokładnie i im dłużej trwa, no tym trudniej jest przerwać ten ciąg. I jak się prowadzi w takim razie takie sprawy, bo to też musi być trudne z twojej perspektywy, prawda? Jeśli pytasz mnie, czy mnie stalkerzy stalkują moich klientów w sensie czy do mnie dzwonią i robią mi jakieś problemy? Tak. O, nawet bym na to nie wpadł. Tak, okay. to czyli jest, to się co... zaczyna przelewać na ciebie. <gry> tak, czyli to jest. Um, pani, my z nas dostałem wezwanie, o co pani chodzi, ja tego nie robię i tak dalej. W sytuacji, gdy ja tutaj mam komplet dokumentów, które świadczą o tym, że jest zupełnie inaczej niż ten sprawca mi to przedstawia przez telefon. E, kilka miesięcy temu miałam taką sytuację, że pan czwarta rano, piąta, szósta z różnych numerów telefonów. Ja już w końcu, y, wszystkie po zablokowaniu tych wszystkich numerów tego sprawcy, myślałam też właśnie, że sobie da spokój, ale y, WhatsApp, Instagram, y, komentarz na y, wizytówce Google i tak dalej. Czyli. Y, do tego stopnia mu się chciało chcieć mnie przekonywać, że ja jestem w błędzie i on jest niewinny, że no po prostu zintensyfikował te działania. I jednocześnie da... udowadniając, że jest winny i że widać, że ma jakieś zaburzenia w tym zakresie. Że ma takie tendencje, tak? bo nie wiem czy ma zaburzenia, ale tendencje na pewno. Dał sobie spokój, bo ja wiem jak sobie radzić, bo ja wiem jak nie pogarszać swojej sytuacji i to jest jeśli coś z tego podcastu Przemku, twoi słuchacze mają zapamiętać, to właśnie chciałabym, żeby tą jedną rzecz, co robić, a czego nie robić, żeby tej sytuacji nie pogarszać. Czyli nie wchodzić w relacje ze stalkerem. W żadne interakcje. Ofiarom się wydaje, jeśli komuś wykrzyczą swoją złość, albo będą wulgarni, powiedzą coś dosadnie, to to odniesie lepszy skutek i sprawca zaniecha swoich działań. To jest błędne myślenie. My nie możemy kierować się takimi logicznymi przesłankami, że jeśli zrobię coś racjonalnie, to druga strona to zrozumie. Bo ta druga strona nie myśli racjonalnie, i jest z tego, by wynikało to, co ona robi. No, bo jeśli ktoś się zachowuje w ten sposób, no to wiadomo, że nie myśli racjonalnie. Album. No właśnie, stalkerzy to, to zostało opisane, mam ze sobą taki plik pod względem... Yy... Ten plik to jest tak swoją drogą podejrzany, natomiast mnóstwo mnóstwo kartek, byłem zaskoczony, jak to wyciągnę. <grym> tak, bo to też jest, bo tu jest bardzo dużo ciekawych statystyki <grym> i stalking z punktu widzenia prawa opisany i z punktu widzenia psychologii. Mhm. Bo yy, osoby, które są stalkerami zazwyczaj mają zaburzony obraz rzeczywistości, są mało empatyczne i nie potrafią tak naprawdę właśnie wczuć się w sytuację drugiego człowieka, jak to, co robią, może bardzo negatywnie na nich oddziaływać. No, pod względem psychologicznym to też się właśnie szkole i uczę temat rzeka. A, czyli dlatego powiedziałeś, że jesteś zainteresowany tymi studiami podyplomowymi, bo to, bo to też wchodzi jakby w tak. zakres tego, czym się zajmujesz. Tak, dokładnie tak. Poza tym to jest naprawdę bardzo ciekawe. To mhm. jest ciekawe, bo tak jak rozmawialiśmy przed włączeniem kamery, ten schemat, taki błąd poznawczy, że stalkerzy są osobami chorymi założonymi. Okay. Ja jestem dalej dalej uważam, że nie są zaburzeni, ale porozmawiajmy o tym. Tak, więc tak jak ci zdążyłam już wspomnieć, tak naprawdę osoby skazane za to inaczej osoby, które są stalkerami, są podejrzewane o to przestępstwo i sprawy, których, które trafiają do sądu, to okazuje się, że no. Na palcach jednej ręki można, ręki można policzyć te osoby, które są niepoczytalne. Czyli, czyli którym... tylko, tylko co mamy teraz, co, co mam rozumieć poprzez niepoczytalność? Co tam się dokładnie dzieje, że ta osoba może zostać uznana jako niepoczytalna? Jest zespół biegłych, który bada taką osobę i to są zazwyczaj jednostki takie chorobowe, jak schizofrenia paranoidalna albo takie inne naprawdę ciężkie choroby, które powodują, że ta osoba nie jest w stanie za siebie odpowiadać, nie rozumie tego, co robi. Natomiast jeżeli my mówimy o y, zaburzeniach typu borderline no właśnie, albo erotomania i tak dalej, to częściej, mhm. Tak. Tylko, że też problem polega na tym, że... I psychopatia by się też w to wyliczała. Być może. Właśnie chciałam powiedzieć, że problem polega na tym, że kiedy zespół biegłych bada kogoś takiego oskarżonego albo podejrzanego pod kątem tego, czy jest poczytalny, czy nie, to oni nie orzekają, czy ktoś ma borderline albo, że jest narcyzem. Są pewne takie sformułowania, które mogą nas nakierunkować na, na tego typu wniosek, ale to nie jest takie sztywne stwierdzenie. Dlatego właśnie y, nie ma takiej klasyfikacji, nie ma takiej y, y, statystyki, która by mówiła twardo: tyle i tyle osób spośród oskarżonych, skazanych, podejrzanych ma zaburzenia i nie. To jest na podstawie trochę moich obserwacji, no już tego wieloletniego doświadczenia sądowego. Mhm, mm to szkoda, bo wydaje mi się, że to też było bardzo pomocne, natomiast y, nie wiem też jak bardzo by to było pomocne, bo gdybym miał ja strzelić, to na pewno jest zdecydowana większość jest zaburzona w jakiś sposób, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto nie jest zaburzony, zachowuje się w taki sposób, to nie jest po prostu normalne. Trzeba no. mieć jakiś zakrzywiony obraz rzeczywistości, obraz tego, gdzie jest granica pomiędzy jedną a drugą osobą, żeby w ogóle się czegoś takiego dopuścić. No, to są po prostu źli ludzie. Mhm. Tak, cytując klasyka. Niekoniecznie naprawdę zaburzeni. Niekoniecznie Ma, bardzo zaburzeni, tak jak powiedziałem. Albo w ogóle niezaburzeni. Czasami mają jakieś problemy ze sobą, ale to się nie klasyfikuje na jakąś jednostkę chorobową. Albo zaburzenie. Po prostu no, robią złe rzeczy i tyle. Mhm. Jakie są w takim razie? Bo rozmawialiśmy o tych, rozprowadzaniu tych plotek. Załóżmy, skończmy może jeszcze ten temat. Czyli ktoś mhm. rozprowadza plotki. Czyli jak często się to musi realnie wydarzyć? Bo teraz z tego, co już słuchałem, to to jest dosyć subiektywna ocena. Jak, jak często, czy nie ma tak napisane, że musi się to dziać trzy razy w tygodniu, za każdym w każdym tygodniu, żeby to było zakwalifikowane mm -hmm. jako stalking. Tylko mm -hmm. to w zależności od tego, jaki to będzie sędzia, jaki to będzie adwokat, to sami będą na to różnie patrzyli. Tak, ale y, po... Teraz już to przestępstwo funkcjonuje w Polsce 13 lat, więc się zmieniło. Mamy trochę lepiej, mamy lepsze, zdrowsze spojrzenie na to znamie, na ten element uporczywości tego przestępstwa. Czyli e, <laughs> rzeczywiście jest trochę element subiektywny, jeśli chodzi o ofiary, ale wyobraźmy sobie, że mamy takiego y, byłego partnera, który do nas dzwoni, przysyła listy, nachodzi. Jeśli to jest dla nas y, bardzo niepożądane, dla takiej ofiary, bo to jest też czynnik decydujący, że to musi ofierze przeszkadzać, I jeśli to narusza jej normalne funkcjonowanie, jej prywatność, ona się poczuje udręczona, to po kilku tygodniach należy już zastanowić się nad tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem. Y Kilka tygodni temu był u mnie klient, który powiedział, że zasięgał porady wcześniej u jakiegoś prawnika, i mu powiedziano, że nie minęło pół roku, nic z tym nie zrobimy. To nie jest prawda. Można uzyskać naprawdę już i śledztwo, i wyrok skazujący, jeśli nękanie trwa nawet te kilka tygodni. To, to jest realne, więc. Im większe natężenie, tym większe prawdopodobieństwo. Mhm. No po prostu zbierajmy dowody. Patrzmy, jak to wygląda na przestrzeni czasu. A co to znaczy zbierać dowody? Mhm. E, robić print screeny, nie kasować maili. Przestrzegam w tym momencie przed tym, żeby wrzucać coś do spamu, bo na Gmailu tak powszechnym, po 30 dniach to znika. Nie będziemy mieli dowodu. E, monitoring, świadkowie. E, jeśli pytasz mnie o dowody, to w polskim kodeksie karnym dowodem może być naprawdę absolutnie wszystko. To może być i notatka odręczna, jakiś list, to może być i jakiś wydruk z internetu. Potwierdzenie, że sprawca wysyła ofierze jedzenie. O, to jest bardzo też ciekawe. Czyli kurierzy przyjeżdżają od pierwszej do piątej rano, dzwonią domofonami, że właśnie przyszło takie takie danie i tak dalej, aż w końcu moi klienci po prostu wyłączają domofon. Mhm. Czyli trzeba zbierać dowody, tylko teraz z print screenami jest problem, bo print screen to ja sobie mogę w programie graficznym zrobić bez żadnego problemu. Tak. E, I powoli zmierzamy w, w, do świata, gdzie i deepfake'a będzie można zrobić. Aha, tylko że. Print screen jest po to, żeby uprawdopodobnić, jak składamy dowody do prokuratury, że miało miejsce przestępstwo. Natomiast jeżeli druga strona kwestionuje, czyli sprawca powie, Ja tego nie wysłałem, no prosta sprawa. Ja mówię klientom, żeby po prostu oddali telefon na, na oględziny. Mhm. Jeśli to jest w historii. Dokładnie. Więc to nie, jeśli ktoś nie kasuje wiadomości, bo też mamy te wiadomości znikające, to to naprawdę to jest łatwo sprawdzić. Poza tym pamiętajmy. mamy wiadomości znikające? Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Mamy jeszcze operatora telekomunikacyjnego, który w Polsce przechowuje dane 12 miesięcy wstecz, więc bardzo często zwraca się prokuratura o wydanie. Orange, Play, t Mobile, cokolwiek. I tam można zobaczyć te znikające zdjęcia. Treści nie, ale możemy zobaczyć transmisję danych, kiedy było połączenie, jakie były, czy została wysłana wiadomość SMS, data, e, BTS, czyli nadajnik, do którego się konkretnie logował sprawca i tak dalej. Możemy zobaczyć na podstawie historii jego billingów, że rzeczywiście kierował takie i takie wiadomości do, do ofiary. To jest podejrzane. I ty powiedziałeś, że ty stajesz jako adwokat po obu stronach, czyli i bronisz ofiary i bronisz stalkerów. Zdarza I to... mi się bronić stalkerów. Tak. Jakie to są sytuacje, gdzie trzeba bronić takiego stalkera? I pod znakiem zapytania jest, czy to jest realnie stalker? No właśnie. Więc y, historia z życia wzięta. Jedna z moich klientek sama była nękana przez bardzo długi okres czasu. To był dość mocne, to nękanie, bo miała do czynienia z sprawcą w pracy. Okej, okay, są uwięzieni w tym samym miejscu, codziennie się Tak, nie to widzen. jest jedna z naprawdę trudniejszych spraw. Tak samo jak y, byli partnerzy, którzy mają dzieci. To jakby utrudnia rozwiązanie sprawy. Bo trzeba się spotykać. Aha, trzeba rozmawiać, zwłaszcza jak dzieci są małoletnie, no to niestety uzgadniać mm, pewne rzeczy. Ale wracając do tej mojej klientki, i ona sama stała się sprawcą. Jednocześnie nie w stosunku do tego stalkera, który ją nękał, ale w stosunku do innej osoby. Oni byli ze sobą jakby tutaj powiązani takim kręgiem, nazwijmy to towarzyskim. I jej został postawiony zarzut. I w moim przekonaniu nie można jej było postawić zamiaru, czyli chęci nękania tej drugiej kobiety. Tej mojej klience, która była jednocześnie ofiarą w tym postępowaniu karnym, oczywiście wysłała jakieś wiadomości, oczywiście trwało to kilka tygodni, ale nie można jej było postawić. Tego zarzutu, że ona miała chęć działa, działała w zamiarze uprzykrzenia komuś życia, naruszenia prywatności. Sąd udało się przekonać sąd do tego, żeby w końcu umorzył warunkowo postępowanie w stosunku do mojej klientki. To się stało i druga strona nie kwestionowała tego wyroku, więc ja uważam, że tak trochę. Jakie... Poszliśmy na kompromis. Jest, mo możesz powiedzieć, jakie to były próby nękania? Czy te tego ja wiadomo, nie wiadomo, nie mogę. To były po prostu wiadomości e, za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych. A czemu ci ludzie się zwyczajnie nie blokują? Blokują. Tylko, że stalkerzy zakładają nowe konta. Cały no. czas zakładają nowe konta? Uh, próbuję sobie przypomnieć, jaki był rząd wielkości największej ilości kont założonych przez sprawcę. I nie wiem, czy to było 25 czy 30. Tym samym różne maile, tak? Jak możesz powiedzieć, że to nie jest zaburzona osoba? <laughs> nie, ta osoba miała po prostu bardzo dużo czasu. i całe życie kręciło się wokół ofiary. A jeśli chodzi o numery kart, telefony, w sensie karty SIM, którym korzysta, może 40, może 50, już nie pamiętam, ale to było na pewno kilkadziesiąt, tak? to Czyli Czyli dane... blokowanie nie do końca działa. No nie nie chcę zdradzać, jakby y, sprawcom sposobów uzyskania wejścia w posiadanie tych numerów y, y, i kart y, SIM. No ale nie jest to niemożliwe. To jest naprawdę proste. Internet tak więc nie musi być na tą osobę zarejestrowany. Co, co taki stalking musi spełniać, żeby można było przypisać właśnie tą taką negatywną intencję danej osobie, że ta osoba chce uprzykrzyć komuś życie? No właśnie, zamiar, czyli chęć, ta intencja, rzadko jest yy, uzewnętrzniana tak dosłownie przez sprawców. Czyli mhm. rzadko który, w ogóle rzadko który przestępca powie: Tak, chciałem zrobić to albo. Wziąłem to, bo chciałem to ukraść. Mhm. Tak samo jest ze stalkingiem, rzadko. Natomiast na podstawie dowodów możemy dojść do przekonania, do pewności, że to właśnie zmierza ku temu, żeby komuś udręczyć, żeby kogoś udręczyć, naruszyć jego prywatność. Podam przykład. Mhm. Jeżeli, um, były partner, bo to jest taka klasyka klasyki, hmm próbuje y, różnymi metodami, żeby jego dziewczyna, narzeczona do niego wróciła i ten związek żeby się y, znowu stał realny. Wysyła jej kwiaty, raz, dwa i to nie skutkuje. I dziewczyna mówi nie chcę, przestań to robić. Potem na przykład prosi jej matkę o interwencję albo swojego przyjaciela. Kilka razy przyjdzie pod jej dom i wydaje się, że to jest po prostu romantyczne. Ale granica jest wtedy, kiedy ta kobieta mówi dość, to mi przeszkadza, przestań, to narusza moje dobra osobiste, czyli właśnie spokój, prywatność. I musi mieć na to dowód, że to powiedziała. Jej zeznanie też jest dowodem. Mhm. Czyli to, że ona powie, że tak powiedziała, to też jest dowód. Ale tak? to w takim razie sąd to nie jest tak, że trzeba mieć dowód, że, że dana osoba coś powiedziała, a nie, że po prostu ja sobie bo tak właściwie ja mogę powiedzieć, że powiedziałem cokolwiek. Dobrze jest mieć dowód i dlatego też ja zachęcam swoich klientów, żeby formułowali wezwanie do sprawcy. Ja bardzo dużo takich wezwań sporządzam i się pod nimi podpisuję. Raz, dlatego że, no, właśnie mamy ten dowód. Dwa, że jakby nazwisko, tytuł adwokat może bardziej oddziaływać na sprawcę. No jak dostaniesz pismo tak od prawnika, możesz się trochę przestraszyć z samego faktu tego, że ofiara już e, powiedziała dość i się do kogoś zgłosiła o pomoc. Przestraszyć albo zrozumieć, że chyba się przekroczyło jednak jakąś granicę, jeśli ta osoba rzeczywiście Dokładnie. nie ma świadomości, że ją przekracza. Dokładnie tak. Więc ten dowód w postaci wezwania bardzo często przedkładamy do, do akt. Natomiast ym, jeszcze wracając do tego elementu, że to jest romantyczne uczucie, tak, i ym, miałam taki zarzut, że ja właśnie zabijam tę miłość, bo oni są sobie przeznaczeni, i ja tutaj wchodzę, wysyłam stalkerowi wezwanie to w ogóle nie jest stalking, tylko to jest przeznaczenie jak bardzo dla sprawców byłaby niezrozumiała postawa ofiary. Jak bardzo on by nie potrafił skategoryzować tego jako racjonalne działanie, bo jeszcze dwa tygodnie temu była we mnie zakochana. Byliśmy razem wiele lat. Co się stało? Jak bardzo sprawca by tego nie rozumiał? Nie musi. To w ogóle nie jest objęte postępowaniem. Prokuratura, tak naprawdę, ani sąd nie będzie go pytał, dlaczego pani podjęła taką, a nie inną decyzję. Po prostu to jest. Moja wola, jestem wolnym człowiekiem, dorosłym, świadomym, poczytalnym i nie mam po prostu ochoty dalej ciągnąć tej relacji. Koniec, kropka, nie muszę się z tego tłumaczyć. Mhm. Jakie miałaś najtrudniejsze przypadki z Twojej perspektywy? Kiedy ofiara targnęła się na własne życie z powodu nękania, czyli ten kwalifikowany typ przestępstwa, bo to też warto tutaj wspomnieć, Przemku. Może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Ten artykuł 190 kodeksu karnego jest tak skonstruowany, że pierwszy paragraf mówi właśnie o takim y, klasycznym uporczywym nękaniu stalkingu. Drugi mówi o podszywaniu się, czyli kradzieży tożsamości. Trzeci mówi o konsekwencjach, które mogą grozić sprawcy zaostrzonych, jeśli ofiara wskutek tego uporczywego nękania targnie się na własne życie. Tak, mocne, widzę po twojej minie. No, niestety. No i najgorsze jest to, że teraz po drugiej stronie mamy osobę, która albo rzeczywiście ma negatywne intencje, albo jest trochę odklejona i nie ma świadomości, że robi coś złego, albo jest zaburzona, i teoretycznie można by przypisać to jako, że to nie do końca jej wina, bo jest po prostu zaburzona, więc nie jest w stanie nad sobą panować. Są w Polsce wyroki skazujące za uporczywe nękanie, którego skutkiem było targnięcie się ofiary na własne życie. I są to wyroki skazujące na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Więc to nie jest tak, że każdy, kto to sprawca, który się dopuszcza takiego czynu, jest niepoczytalny, bo zostali skazani. No właśnie, mam tutaj po tą tę statystykę. Mhm. To nie są liczne przypadki, ale są. No, to jest. Nie, nie spodziewałem się, że to aż tak daleko idzie. Teraz najgorsze w takiej sytuacji jest to, że ktoś, często się zdarza, że ktoś rzeczywiście przychodzi pod dom ofiary? Mm, Czy to jest, raczej nie, najczęściej są jakieś wiadomości? Nie, ja próbuję po prostu zobrazować, że jaką mamy skalę zjawiska w Polsce. Mhm. Generalnie jest około wyroków wskazujących rocznie 1500-1900, tam raz oscylowało w granicach 2000. W sądach pierwszej instancji. Jeżeli my mówimy o przestępstwach, które zostały zgłoszone, ale nie znaleziono sprawcy, no to mnożymy to razy kilka. Jeżeli mówimy o przestępstwach, które nie zostały zgłoszone, mnożymy to razy kilkadziesiąt. Więc jeśli z tych wszystkich e, tysięcy, naprawdę bardzo wielu przypadków e, rocznie w Polsce, ja mam do czynienia tylko z jakimś niewielkim wycinkiem, bo mimo wszystko z niewielkim, to jeśli chodzi o moją perspektywę, te, to przychodzenie pod dom, nachodzenie, naruszenie domowego, o które y, pytasz, no to jest kilka procent z tych przypadków, które ja, z którymi ja mam do czynienia. Mhm. To jest niestety nie jeden z częstych powodów, dla których policja szybciej reaguje. Miałam takie przypadki, że po tym właśnie, jak sprawca został zauważony albo próbował jakoś. Ym, jakby to powiedzieć, szarpać, dotykać ofiarę, no, został niestety tymczasowo aresztowany. Mhm. Hmm. Jakie są w takim razie takie przypadki mało oczywiste, czyli że ktoś może być ofiarą nękania, natomiast nie ma świadomości, że może być, ojczy, jest ofiarą nękania? Co, gdzie, gdzie widzisz takie rzeczy, których ludzie mogą nie identyfikować z nękaniem? E po pierwsze, mogą nie wiedzieć. To jest też przypadek jednego z moich klientów, który dowiedział się po pół roku, że ma konta w mediach społecznościowych i z tych kont sprawca z członkami jego rodziny i znajomymi prowadzi w jego imieniu korespondencję. Czyli to jest raz to podszywanie się, czyli ukradł tożsamość mojemu klientowi, jego dane osobiste imię i nazwisko. I, no, tam bardzo nabruździł. I w tej rodzinie nie, wszyscy się zwrócili przeciwko mojemu klientowi. Więc on odkrył dopiero po jakimś czasie, że ten preceder się dzieje. Zareagowaliśmy w odpowiedni sposób, więc nieświadomość, bo ktoś po prostu nie ma mediów społecznościowych, bo nie wie, że ma takiego wroga. To jest raz. Dwa bardzo często młode osoby nie zdają sobie z tego sprawy, że albo rodzice tych młodych ofiar, mówię konkretnie o szkole, że to już jest nękanie, że to nie jest zwykła niechęć przepychanki szkolne, mhm. że to jest coś więcej. To znaczy, jakie sytuacje mogą się wydarzyć w szkole? Więc wracając jakby do usystematyzowania. Jedna kategoria to są ci byli partnerzy. Małżonkowie narzeczeni. To jest bardzo. To jest bardzo największa kategoria. Jedna z większych kategorii. Druga to są e, sąsiedzi. Tak. I nie mylić z konfliktami sąsiedzkimi. Zaznaczam tutaj, ponieważ. Druga największa to są sąsiedzi? Tak. Ciekawe. Pff. Nie wiem. Nie. To, ten podcast musiałby trwać chyba 5 godzin, a nie dwie. E, żebym ci o tym opowiedziała. Tak. Opowiadaj, mamy czas. E, więc te sąsiedzi i. Jeszcze raz zaznaczam, nie mylić z konfliktami sąsiedzkimi, bo to nie są konflikty na zasadzie takiej, że jedna i druga strona są ofiarami i sprawcami, tylko tu mamy naprawdę wyodrębnionego oprawcę i pokrzywdzonego. A trzecia kategoria to jest y, szkoła, młodzież i nękanie w szkole, czyli jeśli potrafisz sobie wyobrazić takiego z, jakiegoś przeciętnego nastolatka, który ma telefon i bardzo jest aktywny, wiadomo, nie tylko piłka na dworze, ale też internet, to, to nękanie w sieci, które tam się dzieje, pozostaje jakby tajemnicą dla rodziców, nauczycieli, kadry. Dopóki nie stanie się coś gorszego, i dopóki nie zostanie przerwany ten krąg milczenia, albo no właśnie tak jak mówię, ten nastolatek się po prostu nie targnie na własne życie. No i teraz tutaj sytuacja jest o tyle trudniejsza, że te dzieci często nie będą się chwaliły z takimi sytuacjami rodzicom. Więc oni po prostu mogą nie wiedzieć nawet. Ty, ty opowiedziałeś o sytuacji, gdzie ci rodzice jedną tyle wiedzą, ale oni też mogą nie wiedzieć, przecież takie dziecko może po prostu być nękane i nikomu o tym nigdy nie powie. Tak. No to jest mocne też dla mnie, jako matki, żeby po prostu, chociaż mój syn ma 4 lata, ale mimo wszystko trzeba się jakby przygotowywać na coś, co będzie za parę lat. Sytuacja, kiedy mama e, zauważyła, że jej syn ma po prostu pogryzione ołówki, długopisy, sznurki od kaptura, czy tam od bluzy, i tak dalej. Czyli widać, że się denerwuje gdzieś wszędzie. Tak, mhm. po kilku miesiącach zdała sobie z tego sprawę, że to nie jest normalne. Że i, I jakby zaczęła pytać, i się okazało, że to trwa od roku. Mhm. Czyli tam było naprawdę drastyczne przypadki. To nie tylko chodzi o to, że mm, Rówieśnicy robili temu chłopcu zdjęcia, na przykład w toalecie, albo zabierali mu jakieś rzeczy, ale naprawdę takie uprzykrzanie życia codziennie na przerwie, zmuszanie go do pewnych rzeczy, izolowanie w ogóle od innych rówieśników. No, drastyczne. Ta sprawa jest teraz na etapie postępowania w sądzie rodzinnym. No, i najgorsze jest to, że w. Jeśli mówimy o dzieciach w szkole, to te dzieci też nie do końca rozumieją, co one robią. Tam to jest taka mała, trochę mała dżungla, i te dzieci po prostu się zachowują tak, jak myślą, że można się zachowywać, a tak naprawdę nie wiedzą, jak można się zachowywać. Więc to, to jest kolejna bardzo trudna sytuacja. Tak, i włożę w to jeszcze jedną łyżkę dziegciu. Po prostu czasami nauczyciele, kuratorium, szkoła nie chce słyszeć, że jest problem. Wszyscy klienci, którzy do mnie, zaznaczam, 100% klientów, którzy przyszli do mnie w sprawie nękania ich dzieci, najpierw mieli próby rozwiązania tego problemu ze szkołą i odbijali się od ściany, czyli tak. Skarga mailem, poszli do wychowawczyni, z moją córką, synem dzieje się coś nie tak, proszę zareagować. No to pogadanka w szkole, na lekcji wychowawczej. Potem pismo do kuratorium, zero odzewu, ym, z psychologiem, spotkanie w szkole i tak dalej. Trwa miesiącami, a to dziecko nie chce chodzić do szkoły. Po prostu trzy tygodnie siedzi w domu. Oni, rodzice, moi klienci zabierają dziecko do psychologa albo psychiatry. I dopiero potem do mnie przychodzą. I jeszcze raz zaznaczam: 100% rodziców, którzy byli u mnie, mieli takie negatywne doświadczenia, kiedy szkoła nie zrobiła nic. A wiadomo, co szkoła potencjalnie mogłaby zrobić, żeby, to jakoś, żeby jakoś temu zaradzić? E, tak, najbardziej drastyczny przypadek relegować takiego ucznia. Mhm. Wyrzucić go ze szkoły po prostu. Tak, ale nie Albo niestety... na przymusowe nauczanie w domu. E, tak, ale to się nie dzieje osobą, która opuszcza szkołę, jest ofiara. Mhm. Czyli nic się po prostu nie dzieje i ludzie najczęściej kończą tak, że lądują u ciebie i ty starasz się jakoś pomóc. Jak to wygląda w takim tak. razie wtedy z twojej perspektywy, kiedy ktoś przychodzi do ciebie? Pierwsze i najważniejsze, co mówię, to jest, oprócz działań prawnych, które my podejmujemy, bardzo ważne jest zachowanie samej ofiary, a właściwie to, czego nie robi. I trzecie, pomoc psychologiczna albo psychiatryczna. Bo czasami przychodzą do mnie klienci w takim stanie, że siedzą i płaczą 10-15 minut, podaję wodę, po prostu siedzę i czekam, albo to jest po prostu przerywane łzami i naprawdę jakimś takim roztrzęsieniem, że na trzech płaszczyznach trzeba działać i ja wtedy mówię, no nie jestem w stanie pomóc w każdym obszarze, trzeba też pomóc sobie lekami, terapią, to doradzi lekarz. A propos tych działań faktycznych, a właściwie co czego ofiara ma nie robić. Nie pogarszać swojej sytuacji, czyli to, co już mówiłam wcześniej, nie wchodzić w interakcje i tak dalej. Nie Tylko, odpisywać. że w szkole, jeśli taka, taka osoba ma problem w szkole, to tam ciężko nie wchodzić w tę interakcję. Tak, znaczy to ciężko są, od niej uciec. To są właśnie te przypadki, kiedy styczność ofiary ze sprawcą yy, no, utrudnia rozwiązanie problemu, bo najlepiej się odizolować, czyli. Okazywać ignorancję, obojętność i, i nie mieć żadnej styczności. Jeśli pytasz o to, co, co ja robię, jak szybko, no to w zależności od przypadku, czy właśnie trzeba natychmiast po prostu iść zgłaszać coś, czy możemy poczekać tydzień, najpierw spróbować skierować wezwanie do sprawcy, może się opamięta. Za każdym razem dobieram rozwiązanie do, do mojego klienta. Mhm. To są bardzo trudne przypadki. Nie, nie pomyślałem o tym, że... No ale w szkole tak... Mam, dziwię się, że to są przypadki, które podałeś w trzeciej grupie, bo mam wrażenie, że tam to mogło dziać się najczęściej. Tylko naj, najprawdopodobniej jest tak, że rodzice rzadko wybierają adwokata, żeby, się, żeby coś z tym zrobić. Nie mam statystyki i na tym hmm. polega problem. W Polsce naprawdę mamy bardzo ubogie dane statystyczne na temat tego stalkingu. Dość wspomnieć o takiej sytuacji. Chciałam dowiedzieć się w Ministerstwie Sprawiedliwości... Jakiego rzędu zadośćuczynienia zapadają w sądach y, wyrokach, y, czyli jakie kwoty konkretnie otrzymują ofiary? z powodu krzyw, które wyrządzili im y, y, sprawcy. Nie ma takiej statystyki, czyli ja mogę posiłkować się tylko tym, co... Kto, ale ktoś musiałby to zebrać po prostu, bo tak. te dane są, tylko ktoś musi zebrać te dane i policzyć. Tak, to. one mhm. są w wyrokach, trzeba po prostu przekazywać to, konkretne sądy, wydziały musiałby to przekazywać ministerstwu, czyli ja wiem tyle, ile wiem na podstawie swoich spraw, albo jakiegoś tam... Y, tych wyroków, które są publikowane w internecie, bo, bo są, ale nie wszystkie. Nie mamy też statystyki, danych na temat tego, jakie zawody uprawiają stalkerzy. I to w ogóle był temat, który był komentowany u mnie na Facebooku i na Instagramie, jak opublikowałam tylko przykładowe zawody, którymi się parają sprawcy. Naprawdę ciekawe. No, Przemku, strzel. Jaka mniej więcej... Ja to widziałem, więc nie mogę sobie. Widzia... Okej, okay, widziałeś to, tak? Więc po prostu było zaskoczenie. Jak to? Lekarz? Jak to? Prawnik? Radca? Informatyk co... jakiś. Problemy. Tak, ale były tam takie po prostu zawody, które mm, do uprawiania których potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności. I sędzia z tego, co widziałem, tam był. Był. Tak, e... no... Opublikowałam te dane na podstawie takich wyroków, które zostali skazani faktycznie, że tam informatyk, albo biegły, albo policjant to są realne sprawy, ale wezwania, które ja kieruję do, do Stalkerów, to jest kolejna grupa, i tutaj możemy sobie wyobrazić cały przekrój społeczny wszystkich. Właśnie mówisz, że nie ma takiej statystyki. Pytanie, czy taka statystyka w ogóle może? Myślisz, że są jakieś zawody, które najczęściej, z których wywodzą się najczęściej stalkerzy, czy to raczej jest po prostu cały przekrój społeczeństwa? Bo, bo to bardziej zależy od stanu psychologicznego, a nie od tego, jaki zawód ktoś wykonuje. Ale to czasami, jaki ktoś zawód wykonuje, też świadczy o tak, osobie, o bo weź pod uwagę, że mm, stalking mm, to jest przestępstwo, które jest właśnie wieloczynowe i powtarzane na przestrzeni czasu. Wyobraźmy sobie sprawcę, który raz coś zrobi złego, opamięta się może, no nie wiem, to był wybryk w jego życiu. Jakiś ciężki od, moment. Mhm. Dokładnie. Od, rozróżnimy to od osoby, która powtarza te negatywne zachowania codziennie, kilka razy w tygodniu. Ona ma poczucie bezkarności albo poczucie wyższości i to też. Często cechuje mm -hmm. właśnie tych sprawców. Dlatego, Stąd... W to celujesz, dlatego podajesz takie przykłady jak policjant na przykład. Tak, bo im się wydaje czasami, że więcej wiedzą, więcej mogą. Um... Że jakoś się wybronią, że mają znajomych gdzieś tam. Tak, ale, ale też takie poczucie, nie wiem jak to ubrać ładnie w słowa, że um... Dziwne, że polityka w takim razie tam nie ma w tej rozpisce. Ja, jeż, ja osobiście jeszcze nie miałam do czynienia, tak? ale podejrzewam, że, że znalazłby się. No. Mm -hmm. Przeszkodziłem ci. Jeszcze kończyłaś, opowiadałaś o tym, że ci sprawcy czują się bezkarni. Um, czyli ty, z, z Twojego doświadczenia, to są najczęściej osoby takie właśnie, które mają potencjał do tego, żeby czuć się bezkarni? Czy, czy to nie wygląda tak z Twojej perspektywy? Biorąc pod uwagę. Profil sprawcy, bo też o tym warto wspomnieć, czyli mężczyzna w wieku około 40 roku życia, który żyje samotnie albo z jednym członkiem, jednym z członków rodziny, matką najczęściej, ma wąskie, wąską grupę znajomych i miał jakieś wcześniej problemy z prawem. Ale ta bezkarność dotycząca nękania wynika z tego, że nie poniósł odpowiedzialności za to, co zrobił wcześniej. Czyli na przykład. Jakaś wcześniej partnerka mu po prostu to odpuściła, nie zgłosiła, dał, dała się przekonać, że dobra, nie idźmy do prokuratury, nie róbmy nic z tym w sądzie. Albo zrobił coś, za co nie został po prostu złapany. I to, że teraz ma takie przyzwolenie, jest właśnie tym powodowane, że wcześniej nie poniósł konsekwencji żadnych negatywnych. I to naprawdę się często powtarza moi klienci mają do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy na przykład sprawca im coś właśnie ukradł, albo ich znieważył, albo naruszył ich nietykalność cielesną, w trakcie związku również. I oni nic z tym nie robili. Nie szli na policję, no bo ten sprawca mówi, że będzie się to ciągnęło latami, albo i tak ci nikt nie uwierzy, jakie masz dowody. Albo i tak cię załatwię coś tam. I ludzie są przestraszeni, wiedzą jak w Polsce długo to trwa, że procedura to są Miesiące, lata. No i stąd właśnie ta bezkarność często nie. I to realnie, tyle trwa? Tak, ale ten czerwiec dał mi nadzieję i optymizm, bo mamy raptem trzeci tydzień czerwca, kiedy rozmawiamy, a mam już na koncie trzy wyroki skazujące za Stalking, tylko które zapadły w tym miesiącu. Jeden jest prawomocny. A te sprawy trwały niedługo, czyli na przykład, jedna, która się zakończyła na początku czerwca od momentu złożenia zawiadomienia, teraz do wydania wyroków w pierwszej instancji. Roki 8 miesięcy mniej więcej, czyli ekspresowe tempo, ekspresowe. Roki 8 miesięcy to jest ekspresowe? Tak. Od momentu złożenia zawiadomienia, czyli mamy do czynienia z całym postępowaniem karnym w prokuraturze, na policji i tak dalej, śledztwem, a później sąd i rozprawy. Druga się toczyła dwa lata i miesiąc, więc też uważam, że ekspresowo. Czemu to trwa aż tak długo? W mojej perspektywie aż tak długo. Mm. I jak długo może trwać, skoro to są ekspresowe, czyli inne sprawy trwają po 5 lat, na przykład? Czy to... Tak. Skończyłam w tamtym roku sprawę, która trwała 5 lat. To jest po pierwsze, trochę problem naszego sądownictwa, braku kadry. To, że są braki kadrowej na policji, w sądach, to chyba jest wszystkim powszechnie znany fakt. Więc tak, tak, tak. Brakuje iluś tam tysięcy policjantów, nie chcę już teraz kłamać, ale kilku tysięcy to, to akcentuje, że to nie jest y, kilkaset wolnych stanowisk, tylko zdecydowanie więcej. Ktoś musi przeprowadzać te czynności śledcze, ktoś musi tych świadków przesłuchać dokonać tych oględzin, tak, y, przeszukań. To są policjanci, którzy są po prostu rozsiani po całej Polsce w komisariacie i oni są oburzeni naprawdę bardzo dużą ilością y, obowiązków. Stąd nie mogą sobie pozwolić na y, sytuację, że w tej sprawie akurat nękania przysłuchujemy świadków codziennie od poniedziałku do piątku, a prokuratorowi następnego tygodnia mówimy: Dobra, sugerujemy, kierujcie akt oskarżenia. Y, to są po prostu braki kadrowe raz, dwa. Y, to, że stalking nie jest też w tej klasyfikacji przestępstw jako po prostu bardzo zagrażający życiu, czyli że trzeba reagować natychmiast, od, od razu podejmować jakieś działania. No, przyczyn podejrzewam, że naprawdę dużo by się znalazło, ale obstrukcja samych oskarżonych postępowań to kolejny powód. Czyli, bo to dla mnie było ciekawe, że na, miałaś napisane na Instagramie, że niektóre za dość uczynienia to jest prawie kilka ty, kilkaset tysięcy złotych. Te, które mi udało się uzyskać dla klientów, ale akcentuję nie w wyroku. Tylko pod została zawarta ugoda. Czym się Ech. różni wyrok od ugody? Jak to Już się zabiera? Mówię. E, czasami moi klienci nie chcą iść do sądu. Nie chcą mieć do czynienia z tą osobą. E, Pamiętaj o tym, że sprawca i ofiara siedzą na sali sądowej naprzeciwko siebie. Moi klienci pokrzywdzeni po prostu czasami nie są w stanie tego wytrzymać psychicznie. Wolą zawrzeć ugodę, cofnąć akt oskarżenia na przykład, żeby sprawa, mówiąc potocznie, w ogóle w sądzie nie istniała, została umorzona, a zamiast za to satysfakcjonuje ich jakaś większa gotówka. Wtedy takie sprawy kończymy naprawdę szybko. To jest kilka tygodni, to jest kilka miesięcy, kwestia dogadania się, pertraktacji, rozmów pomiędzy mną a pełnomocnikiem, obrońcą drugiej strony. Ale to działa? No tak. To, ale ta osoba przelewa te pieniądze i przestaje stalkować? Tak, bo mamy bardzo dużo obostrzeń, klauzul w tej ugodzie yy, i ta osoba wie, że jakby zaczęła, no to wtedy. Yy, Czyli to jest lepsze rozwiązanie, niż to są droga są Czasami. Czasami. Bo pamiętaj, że są też moi klienci, których nie interesują pieniądze. I to jest ta większa grupa, którzy Ale po czas prostu. To ich na pewno interesuje. Ale Oliwa Sprawiedliwa, i mimo, że to trwa kilka lat, to oni i tak wyjdą po prostu z tą satysfakcją, że mają skazanie, mieli rację. I no ta sprawa, która się zakończyła w poniedziałek prawomocnie w sądzie okręgowym, to była jedna właśnie z takich spraw, kiedy moja klientka powiedziała, że. Jej nie interesuje kwota zadośćuczynienia. Jej nie interesuje kara dla tej stalkerki, bo to kobieta nękała kobietę. Ciekawy też przypadek. Um, moją klientkę interesowało fakt, że sprawiedliwości stanie się zadość, czyli że sprawca poniesie tą odpowiedzialność karną i że moja klientka będzie miała poczucie, że państwo zareagowało w sposób odpowiedni, że ktoś stanął po jej stronie. Organy ścigania, sąd. To jest dlaczego ważny dlaczego mówisz, że to był ciekawy przypadek? Bo sytuacje, w których po obu stronach mamy do czynienia z kobietami, sprawca i ofiara są tej samej płci żeńskiej, to, to są jednak przypadki odosobnione. Możesz powiedzieć coś o, o tym więcej, czy nie chcesz zdradzać żadnych. Tajemnic? Nie mogę. To jest jakby sprawa prawomocnie zakończona, bez oczywiście zdradzenia tajemnicy adwokackiej. Tutaj ciekawa sytuacja, bo skazaną jest ani żołnierka, zawodowy żołnierz. Hmm, czyli kolejna osoba, która teoretycznie może czuć się delikatnie ponad prawem. Tak, czyli wyobraź sobie moją klientkę, która ma do czynienia z kobietą po drugiej stronie, która na co dzień nosi broń. Może tak? teraz trochę bardziej rozumiem to, dlaczego tej ofierze zależało, żeby to z takim prawomocnym wyrokiem mhm. zakończyć. Bo tamta osoba pewnie przestała być możliwość bycia żołnierzem. Tak, jest... Jest taki przepis, który mówi, że zosta powinna zostać pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Powinna zostać, czy nie została? Tak, ponieważ ja wiem, o, mamy, jak rozmawiamy, czwartek, a sprawa jest świeża z poniedziałku. Już wcześniej miałam do czynienia z żołnierzami skazanymi. I e, od momentu skazania do momentu, jak akta zostały przysłane do jednostki e, odpowiedniej tego żołnierza, on zdążył pójść na emeryturę. Więc tak naprawdę jemu się nic złego nie stało w, w sensie zawodowym. I tak przeszedłby na emeryturę. On sobie tylko po prostu tam przedłużał czas, żeby spokojnie e, naliczyć sobie kolejny miesiąc i, i, i sobie odejść z tego wojska. Więc ja mówię teoretycznie w tym przypadku, że powinna stracić e, prawo wykonywania zawodu. Zobaczymy. Będziesz się to starała? Czy to już jest nie, to nie Twoja działka i niezależnie od tego? Staram się, jakby sygnalizujemy. Tak. Mm -hmm. To zależy od tego, co chce klient. Mm -hmm. Ja chciałem powiedzieć, że to, to, to podejście, teraz to rozumiem i nie pomyślałem. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo głupie i chciałem to powiedzieć celowo, żeby właśnie mnie skontrowała i wytłumaczyła, dlaczego to nie jest głupie, ale już teraz rozumiem, dlaczego to nie jest głupie i że w tym w przypadku to ma rzeczywiście sens. Natomiast w większości przypadków rozumiem, że dążenie do ugody jest dużo bardziej opłacalne i pod względem finansowym, i pod względem czasowym. Pod względem ego być może trochę mniej. Tak. Y Ugodę proponuję wtedy, kiedy widzę, że sprawca odznacza się trochę autokrytyką, samokrytycyzmem, że naprawdę jakaś autorefleksja nastąpi i po podpisaniu tej ugody on nie wróci do nękania. Miałam też sytuacje takie, kiedy mówiłam klientce, hmm, Proszę nie cofać tego aktu oskarżenia, nie godzić się na tą ugodę, nie zawierać, w ogóle na pewno nie w tym kształcie zaproponowanym, bo to nękanie wróci. I nie chciałam być złym prorokiem, ale niestety, no, ktoś może powiedzieć, wykrakałam, tak się stało. Czyli ale... co, co tam nie było zawarte, że, to, że było tam przestrzeń na to, żeby to Ten Człowiek tutaj... nie zdawał sobie, w ogóle nie miał żadnej autorefleksji. On po prostu chciał mieć sprawę zamkniętą, wymuszał na mojej klientce, straszył ją, że jeśli ona nie, nie podpisze tej ugody, nie cofnie aktu oskarżenia, to on zrobi to i to, bo ma na nią haki i tam urząd skarbowy i tak dalej. I to była dla mnie bardzo ciężka sprawa, ponieważ ja w końcu wypowiedziałam pełnomocnictwo tej klientce. Powiedziałam, że nie jestem w stanie... Jej reprezentować, ponieważ to jest sprzeczne ze wszystkim, ze wszystkim, czego mnie uczono i również z tą z moim kręgosłupem moralnym. E, powinnam tak naprawdę. Zastanawiałam się nad tym, czy dać znać prokuraturze, że ona cofa ten wniosek o ściganie, ten akt oskarżenia, tak mówiąc potocznie, dlatego, że się boi sprawcy. Bo mhm. prokuratura powinna powiedzieć wtedy, że się nie godzi na zakończenie w ten sposób sprawy. To była bardzo ciężka sprawa i no niestety wykrakałam to i to nękanie wróciło. Nie straciłaś jeszcze wiary w ludzi, odkąd się zajmujesz tym? To było przebywanie w takim środowisku, rozmawianie z jedną stroną, rozmawianie z drugą stroną, to musi być obciążające psychicznie. Tak, i teraz powiem coś, co jest pewnie niepopularne i bardzo osób może się zdziwić, ale ja uważam, że adwokaci i ja z tego korzystam, powinni być objęci superwizją ze strony psychologa albo psychoterapeuty, jeśli mają do czynienia z takimi sprawami. Adwokaci... Superwizją, czyli nie psychoterapią, tylko superwizją. Tak. Czyli ktoś, kto... komu ja przedstawię, jak... Pożale się, jak mam ciężko. Trochę to tutaj uśmieszek się na mojej tworzy, twarzy pojawia, dlatego że ja nie uważam, że ja mam ciężko. Natomiast ym, mogą być sytuacje, z którymi ja nie zawsze sobie radzę. Nie chcę tego przynosić na grunt prywatny, nie chcę tego przynosić do rodziny. I muszę to po prostu z kimś omówić. Ktoś, kto mi powie, jak reagować, jak rozładować pewne rzeczy. I też pewnie pomoże ci w pracy, może czegoś nie, nie tak. zauważyłaś. Dokładnie tak. Druga perspektywa takiej osoby, która ma doświadczenie, się może bardzo przydać. Dokładnie tak, Przemku. I ja yy, myślę, że adwokaci nie korzystając z tego narzędzia powinni. Zobacz, na przykład yy, psychoterapeuci, to jest zupełnie naturalne, że nie mają kogoś, z kimś, kim omawiają takie przypadki, że sobie na przykład nie radzą, albo mają jakieś trudności i to jest normalne. U nas nie, więc no to ja jestem taką osobą, ja się tego nie wstydzę, że ktoś mi doradza i pomaga. Mi jest zdecydowanie lepiej. Czego masz się wstydzić? No to, to chyba zdrowe, że się wspierasz. I jeśli wiesz, że masz pracę, która w jakiś sposób może cię obciążać psychicznie, no to. To, to jest zdrowe rozwiązanie moim zdaniem, nie macie no, czego wstydzić. Nie, ja też tak uważam, natomiast klienci mogą y, mieć zarzut, że skoro ja sobie nie radzę z jakimiś przypadkami albo czuję się obciążona, nie radzę w cudzysłowie, y, to jak ja mam im doradzać, tak? W sensie ofiarom. Natomiast to nie jest tak, że... Y, no właśnie, jestem obciążona tak bardzo, że nie jestem w stanie komuś pomóc, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Hmm, więc ja zachęcam innych adwokatów do tego typu wsparcia. Hmm, Okej. Okay. Hmm. Te ugody, one się zdarzają częściej niż wyroki, czy rzadziej? Hmm, teraz coraz rzadziej. E, dlaczego wcześniej zdarzały się e, e, częściej, kilka lat temu? Kiedy zaczynałam, trzy czwarte mojej pracy to było sporządzanie zażaleń na decyzję prokuratury albo policji. Czyli tak, zażalenia na umorzenie, na odmowę wszczęcia. To była po prostu walka z prokuraturą i policją, żeby uwierzyli i zobaczyli, że tutaj są znamiona tego przestępstwa i zdecydowali się, skierować ten akt oskarżenia do sądu. To była walka na etapie tego postępowania przygotowawczego. Kiedyś jeszcze dochodzenia, bo teraz stalking jest prowadzony w formie śledztwa. Przed pandemią jeszcze było dochodzenie. Czyli to było jakby mniejszy priorytet miało dochodzenie? Tak. tak. W 2020, jak wybuchła pandemia w Polsce, to zdecydowano się na podwyższenie zagrożenia karą za to przestępstwo uporczywego nękania. Z artykułu... To znaczy, że się tego było dużo więcej wtedy? też, nie wiem, czy pamiętasz, ale lekarze się skarżyli, albo pielęgniarki, że są po prostu, um, um, źle traktowani. Z tego ludzie się ich boją, że um, COVID wychodzi ze szpitali. Mhm. Że to jest główne ognisko zapalne i w związku z tym taki ostracyzm i tak dalej. Pamiętam. Mhm. To jakby jeden, przepraszam, był z powodów zmiany, nowelizacji tego kodeksu karnego. To nie była jedna. Z przyczyn, aczkolwiek zdecydowano się na to, żeby górną granicę podwyższyć z 3 lat. Z, z, zanękanie z, z paragrafu 1 z 3 lat do y, w chwili obecnej jest 8. Y, do 8 lat więzienia? Tak. tak. Miałaś Od... taką sprawę, że ktoś poszedł siedzieć na 8 lat? Miałam. Nie. To teraz rozróżnijmy właśnie. E, to, że Kodeks mówi o tym, że można zastosować taką górną granicę. To nie znaczy, że nie można też y, na przykład na grzywnę zostać skazanym. Mm -hmm. Bo sąd bierze pod uwagę bardzo wiele różnych czynników, wskazując osobę i wymierzając karę. To nie jest tylko kwestia tego, co jest w kodeksie, ale też czy, jakie prowadziłeś życie. E, czy dajesz rękojmie tego gwarancję, że zostanie skazany na mniejszą karę, na przykład grzywnę? Że nie powrócisz do tego przestępczego procederu. Co to znaczy rejko, rejko, Rękojmie, tak? Gwarancję, tak? Że jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu to przestępstwo, nękania wydarzyło się w Twoim życiu raz na, na przestrzeni jakiegoś czasu i nie wrócisz już do tego. Ale Będziesz... to, to, co to konkretnie znaczy? Co trzeba przedłożyć w sądzie? Trzeba mieć jakieś poświadczenie, zgłosić coś poświadczyć samemu, nie rozumiem. Samą swoją postawą, dotychczasowym życiem, staraniem, różnymi rzeczami pokazujemy, że wracamy na łono społeczeństwa jako prawi ludzie. Przykład. Do tej pory nie byliśmy karani. Albo na przykład zdecydowaliśmy się, że będziemy pomagać w schronisku osobom chorym pro bono, że część swoich zarobków oddamy na jakieś cele charytatywne. Przepraszamy sprawcę, i staramy się uczynić mu. Czyli oprócz pieniędzy, które sprawca powinien wówczas jakieś zaoferować z własnej inicjatywy, właśnie jest ta skrucha, to przepraszam. O jakiej grzywnie mówimy? Bo, bo rozumiem, że te kilkaset tysięcy złotych to jest jakaś górna belka, o której bardzo rzadko się zdarza. O jakich pieniądzach najczęściej mówimy? W jakim rzędzie? I od czego to zależy, jakie to są pieniądze? Kilkaset tysięcy, o których ty wspominasz, to jeszcze raz akcentuję to są ugody, to, to są ugody, które są zawierane pozasądowe. Natomiast grzywna, od bardzo wielu różnych czynników, zależy od tego, kto ile zarabia, w jakim mieście żyje, jaka jest właśnie jego stopa życiowa. Ale też od tego, jaka, jakie były okoliczności popełnienia przestępstwa. Im bardziej zintensyfikowane to, to nękanie, im trudniejszy przypadek, tym kara powinna być większa. Grzywna, no ta, która na przykład została, ten wyrok, który zapadł w tym tygodniu we wtorek, to jest tam granica kilku tysięcy złotych. Ale jeszcze raz akcentuję. Moich klientów bardzo rzadko rzadko są motywowani taką chęcią właśnie odwetu, zemsty, jak największa kara, jak największe zadośćuczynienie. Oni po prostu chcą mieć poczucie sprawiedliwości. Naprawdę? Czyli? Tak. Ale to nie jest tak, że oni chcą się po prostu uwolnić od problemu? Uwolnić od problemu, ale chcą też wiedzieć o tym, że sprawiedliwości stało się zadość. To ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Masz na to jakąś hipotezę, dlaczego tak jest? Wiesz co, to jest wtórna wiktymizacja. Wtórna wiktymizacja to jest wtedy, kiedy ofiara raz padła ofiarą przestępstwa ze strony jakiegoś tam jakiegokolwiek człowieka, a drugi raz pada ofiarą ze strony systemu, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, bo nie pomogły, bo nikt nie zareagował. Raz jesteśmy ofiarą przestępstwa, dwa na przykład ofiarą systemu. W związku z tym y, to jest y, ciężkie, mocne, jeśli ktoś wie, że jest bezradny, nikt za nim nie stoi, nikt mu nie pomoże, jest osamotniony. Ludzie mają potrzebę tego, żeby. uwierzyć w ten system? Tak, ale też, żeby mieć moc sprawczą, żeby widzieli, że jakieś działania podejmowane przez innych i przez siebie dają konkretny, korzystny wynik. W związku z tym, ten klient, który mi powiedział, że jemu nie, nie zależy na zadośćuczynieniu, mu nie zależy na wysokości grzywny, absolutnie mówię, że bo on przez całe postępowanie. Dał mi odczuć, że właśnie tak jest. Nigdy nie, nie domagał się, nie wiadomo, jakichś pieniędzy, e, nigdy nie chciał, tutaj ja też w mowie końcowej powiedziałam przecież przed sądem, że karę pozostawiamy do uznania sądu. Niech sąd wymierzy. My w to nie wnikamy. My tylko chcemy, żeby ta osoba została skazana i poniosła odpowiedzialność. No. No tak, tak konkretnie było w tym przypadku. Czy możemy porozmawiać o tym, że ty mówisz, że trzeba nie reagować na stalkera? Co to znaczy nie reagować? Też mi przed podcastem już wspominałaś, że miałaś klientów, którzy potrafili gdzieś publicznie powiedzieć o tym, że mają stalkera i że to jest kontrproduktywne. Czyli z jakiego powodu i jak to wygląda z twoich, z twoich doświadczeń? Mhm. Zapominamy o tym, że stalker nie działa racjonalnie. Że... Dać mu sygnał, który w naszym przekonaniu jest konkretny i no, adekwatny do sytuacji, to on to zrozumie. Czyli e, powiemy koledze, idź go postrasz, że go pobijesz, albo dosadnie mu powiedz, co o tym myślisz, y, bądź nawet wulgarny. I w takie sytuacje masz w doświadczeniu i to nie przynosi skutku? Nie, to jest skutek Naprawdę? Odwrotny. Nie da się przestraszyć takiej osoby? Bo to by to jest. I gdybym ja usłyszał od 2,5 roku sprawa i. Nie wiadomo, czy to w ogóle coś daje, nie wiadomo, kiedy to się skończy. To by było pierwsze, to, o czym pomyślał, żeby spróbować w jakiś taki sposób to zrobić. Przestrzegam absolutnie błędne myślenie. Nie potrafię sobie przypomnieć przypadków, w którym to zadziałało. Tak szukam teraz w głowie. To ma skutek odwrotny, dlatego że statystycznie taki, taki schemat, jaki jest, ja mówię ogólnie. Na pewno są wyjątki od reguły, ale ogólnie to wygląda tak, że w głowie tego stalkera rodzi się myśl. Jestem tak ważny dla ofiary, tak? dla tej osoby, którą nękam, że ona nawet swoim rodzicom o mnie opowiada. Opowiada nawet jakimś tam przypadkowym ludziom, jaka, miały, jaka miała sytuację. Jestem tak istotny, że ona reaguje. To znaczy, że to, co robię dotychczas, przychodzę, piszę, rozpowiadam, publikuję, zbliża mnie do tej. Do tej osoby pokrzywdzonej, będę robił to nadal. Więc nie możemy myśleć takimi samymi schematami, jak ten stalker, bo to nas zaprowadzi do punktu, w którym pogarszamy właśnie swoją sytuację. I masz takie przypadki, gdzie ktoś rzeczywiście, w, na przykład, powiedział o tym publicznie, i to tylko pogorszyło sytuację? Tak. Czyli to co też ci mówiłam przed podcastem. Moi klienci, nawet jeżeli są tak zwanymi celebrytami albo osoby, osobami znanymi publicznie. Mam takich klientów w trakcie postępowania nie chwalą się tym albo nie opowiadają o tym w śniadaniówkach, bo to tylko pogarsza sprawę. Czemu kiwasz głową, brzynku? Jak o tym opowiadałeś, to znowu sobie myślałem, czemu ty próbujesz powtarzać, że to nie są osoby zaburzone. Ja uważam, że to są 100% osoby zaburzone i powinno się o tym mówić na każdym kroku. To nie jest normalne, że ktoś się tak zachowuje. I to nie jest normalne, że ktoś racjonalnie nie myśli racjonalnie, nie odbiera rzeczywistości racjonalnie. I jeśli mu się to przedstawi jasno i opowie się o tym na przykład swoim rodzicom, to ta osoba wykrzywia tę rzeczywistość i myśli, że o, to dlatego, bo ta osoba się na interesuje. To nie jest normalne, to jest zaburzenie. Nie jestem psychologiem, ale tak, tak uważam. Nie mam na to otwartych danych, jeśli chodzi o wszystkie przypadki w Polsce, albo chociażby 50%, natomiast z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że to są osoby zdrowe psychicznie i bardzo często nie mają takich zaburzeń. One na przykład, no właśnie, są po prostu złymi ludźmi, mają fatalny charakter. Kiedyś mi to psychiatra powiedziała, że Fatalny charakter. Tak, że na, <noise> słowo na hub konkretnie padło z ust tej psychiatry: nie ma leku, tak? Na, mhm. e, nie, ktoś ma po prostu e, jakieś tam swoje problemy, ale to nie znaczy, że jest zaburzony, to robi źle. Nie? Są jakieś powody konkretne, dlaczego to się robi coraz bardziej popularne? Mhm, to rozwój technologii. Telefony komórkowe, media społecznościowe. Dlaczego to przestępstwo jest karane w Stanach Zjednoczonych od 30 lat, w Kanadzie od 20, w Wielkiej Brytanii? Tam ustawodawstwo było kilkanaście lat wcześniej niż w Polsce. Dlatego, że to rozwój technologii, no właśnie, zaczął się najpierw w takich krajach wysoko rozwiniętych i oni już widzieli, co się dzieje. Że wysyłanie wiadomości, ta akcja, interakcja, Ktoś pisze, druga strona ma potrzebę odpisywania, rodzi bardzo dużo problemów. Więc y, to jest fakt powszechnie znany, że im ktoś jest bardziej y, ofiara Dostań. nerwowy, bardziej chce reagować, szybciej jest taki, że odpowiada, tym gorzej. Bo jak Stalker tam coś pisze, po raz pięćdziesiąty próbuje się umówić na spotkanie. Albo jest sinusoida od wyznania miłości do nienawiści, bo to też jest klasyka. I, i, I pokrzywdzony odpisuje szybko, reaguje, no to tylko gorzej dla niego. Po prostu trzeba to y, trochę ignorować, zająć się innymi sprawami. No właśnie, wyłączyć internet, pójść pobiegać, ale ludzie mają. To jest taka nasza natura, że wydaje nam się, że szybko zareagujemy, coś zrobimy, to będzie lepiej. Jeśli mówimy o zniesławieniu, to czy, bo teraz stalking rozumiem, że musi się odbywać regularnie przez jakiś okres czasu, a mhm. zniesławienie może się odbywać na przykład tylko przez jeden miesiąc i później się już nie odbywać i za, za ten miesiąc można skazać osobę? Za jedno zniesławienie może. Nie, no, na skazać. przykład, że coś na przestrzeni miesiąca się wydarzyło, nie wiem, jakieś 10 instancji. Dziesięć jakichś sytuacji, gdzie ktoś rzeczywiście się dopuścił zniesławienia. Za jedno zniesławienie, jednego dnia, w jednej minucie można ponieść odpowiedzialność. Za, jedno, za jeden opublikowanie na, na czyjś temat jednej nieprawdziwej informacji, która poniża go, powoduje, że jest poderwane jego zaufanie do, na przykład do wykonywania jego zawodu. To jest przestępstwo. W ogóle, Przemku, Nękanie to jedno, zniesławienie zupełnie inne przestępstwo, znieważenie inne przestępstwo. Czym się różni znieważenie od zniesławienia? Podam ci przykład. Ja miałam taką ciekawą sprawę, kiedy pan po przeciwnej stronie Stalker stwierdził, że jestem całym złem tego świata i opublikował na mój temat taki wpis konkretny. To Tam... się mocno dostaje za tą pracę. Tak, ale ja mam... Twardą skórę już po tylu latach, po kilkunastu, ale opublikował. E, ja mu to darowałam i stwierdziłam: No dobra, ludzie wywalają różne frustracje i złości w internecie, ale potem było znowu i znowu, więc stwierdziłam: Dobra, nie odpuszczę mu. I po co o tym mówię? Bo on tam nazwał mnie konkretnym epitetem. I ja złożyłam prywatne akt oskarżenia do sądu, a potem też napisał o mnie coś nieprawdziwego. I też prywatny akt oskarżenia do, do sądu, i to był jeden czyn, jeden dzień, właściwie jedna minuta, kiedy on to publikował w internecie, bo nie sądzę, żeby się więcej nad tym zastanawiał, dłużej to pisał. No i został skazany. Skaz za, za skazany, tak, ten, ten mój przeciwnik ym, został skazany za to, że mnie znieważył, nazwał mnie tam wulgarnie i napisał mnie coś, co było nieprawdziwe. A klienci moi, którzy mogli to potencjalnie przeczytać na wizytówce Google, mogli uwierzyć, że tak jest. I to powodowało, że mogłam mieć mniej klientów, hipotetycznie. Więc tak, on został skazany i próbuję Ci właśnie oddzielić, że jeden taki czyn. Jeśli on nosi właśnie znamiona tego przestępstwa znieważenia, wulgarnie kogoś nazywamy albo pokazujemy, bo znieważyć można też gestem, to jest zupełnie inne przestępstwo od uporczywego nękania. A zniesławienie, czym się różni od tego. Czyli tak, y, opowiadamy nieprawdziwe informacje, rozpowszechniamy. Y, Coś, co nie ma pokrycia w faktach, nie ma uzasadnienia Ale prawnego. Ale nie jest jakieś wulgarne, nie jest takie obraźliwe. Czy e znieważenie jest obraźliwe. E tak, tak w skró wielkim skrócie mówiąc y tak. To jest y jakiś epitet, który powszechnie jest uznany za wulgarny, obraźliwy. Nie? I osoba zostaje skazana? Co to znaczy, że osoba zostaje skazana? Co, czy, co no jest po prostu, był, uzn był uznany, jest przestępcą, czyli... Sąd stwierdził, że on zrobił to, to jest artykuł 212, 216, nie wdając się po prostu w jakieś tam szczegóły, dostał grzywne, tak, ja miałam tą y, satysfakcję, bo ja mu naprawdę dużo odpuszczałam, raz, drugi, trzeci, ale gdzieś mi się w końcu ulało, nie, bo y, ile można, y, zwłaszcza, że Google nie pomagał i próby zgłoszenia tego do Google, usunięcia tego negatywnego komentarza, nieprawdziwego zupełnie. Początkowo nie przynosiło rezultatu, aż w końcu no Google się ugiął i, i skasował. Jeśli taka osoba zostaje skazana i dostaje grzywnę, czy tam dostaje też na podstawie tego skazania jakieś zalecenia do tego, jak się ma zachowywać, czego już nie może robić i co jeśli znowu, zrobi znowu, to będą takie i takie problemy z tego powodu? wracamy na grunt naszej rozmowy uporczywego nękania zazwyczaj staram się dla klientów o uzyskanie wyroku zakazu zbliżania i kontaktowania czyli to, że sprawca osoba skazana przez określony okres czasu minimum roku ma obowiązek powstrzymywania się od kontaktów z pokrzywdzonym i zbliżania się na przykład na odległość 50, 100 metrów, może być różnie określone no, i w tych wszystkich wyrokach, które teraz zapadły w, w czerwcu, takie zakazy uzyskaliśmy i zbliżania, i kontaktowania. Próbuję sobie teraz przypomnieć, na ile było to lat, ale musiałabym wrócić do akt. Natomiast mm -hmm. to, to były różne, od roku chyba do pięciu, z tego co pamiętam. I później da się to jakoś wyegzekwować, bo teraz, co jeśli ktoś siedzi w dużej restauracji i przyjdzie ta osoba do tej samej restauracji, tamta osoba wtedy nie może wejść nawet do tego miejsca? Jeśli się zorientuje, że tamta druga osoba tam siedzi? Tu chodzi o intencjonalne spotkanie, czyli mm. sprawca chce, ma zamiar naruszyć ten zakaz, idzie w miejsca, w których jest ofiara. Jeśli się przypadkowo spotykają, widzą, powinni po prostu, sprawca powinien się oddalić na te bezpieczne 50 czy 100 metrów. Natomiast my mówimy o łamaniu zakaz, zakazów w sposób właśnie intencjonalny, że sprawca chce, mm. dąży do tego, do jakiegoś kontaktu, żeby zbliżyć się. Mówimy o tym. Zdarzają się jakieś sytuacje już teraz z deepfakeami? Czyli, że ktoś rzeczywiście przerobił jakieś rzeczy w internecie no, za pomocą jakiejś sztucznej inteligencji bądź jakichś programów? I ja nie miałam do czynienia z takim przypadkami, jeśli, jeśli chodzi o uporczywe nękanie. Mhm. Bo jeżeli przynosimy coś takiego na mm, grunt prawa, to możemy rozpatrywać też jako naruszenie dóbr osobistych. To nie musi być koniecznie przestępstwo y, stalkingu. Czyli właśnie wizerunek, czyli został naruszony, albo inne dobra osobiste, prywatność, cokolwiek, y, część, godność. Y, ja nie. Generalnie y, podejrzewam, że to, no, to będzie rozwój technologii powodował. Aha, przyszła mi teraz jedna bardzo ważna rzecz do głowy, bo z tym przestępstwem poczciwego nękania do tej pory o tym nie wspomniałam, wiąże się coś takiego jak porn revenge, czyli były partner publikuje Nagrania. Tak, zdjęcia podczas czynności seksualnych ofiary albo w negliżu. I to w ogóle też jest zupełnie inne przestępstwo. O tym warto wspomnieć, że to też jest w Polsce karalne. Mhm. I to się rzeczywiście często zdarza. Na pewno to się często zdarza. Tak, pisałam o tym też na blogu. Nie wiem, jaka jest statystyka akurat, co do tego się nie interesowałam. Natomiast to jest bardzo szkodliwe, bo wyobraźmy sobie, że jak trafi coś do sieci, jak trudno się tego pozbyć. To chyba przypadek. No często się nie da w ogóle tego pozbyć, bo to już po prostu poleci, zwłaszcza jak się jest osobą rozpoznawalną. Tak, ten przypadek strzelenia sobie w kolano prawników Beyoncé. Pamiętam też takie zdjęcie parę lat temu. Miała takie podczas koncertu, bardzo ekspresyjne. Aha, słyszałem o tym. Aha, I oni chcieli, oni chcieli zakazać i się okazało, że skutek był odwrotny i teraz ono jest wszędzie. Mhm. Także gratulacje dla prawników. Znaczy, ja tak mówię z przekąsem, gratulacje dla prawników, przecież to nie był ich pomysł, tylko pewnie jej, ale no, no nie, no. no. I to, tym bardziej, że to było zdjęcie z koncertu, gdzie ktoś się złapał w jakiejś dziwnej pozie. po tak, prostu. Tak, zdarza tak, się. tak, tak, tak. Miała taką dziwną minę i to jest. Ym. Więc jeśli chodzi o to, o tą porni revenge, publikowanie nagrań czy, czy zdjęć, bardzo często moje klientki w ogóle obawiają się w takiej sytuacji, że jak to trafi do akt, a przecież trafia, przedkładam jakieś dowody na na pendrive, albo innym nośniku, albo po prostu drukujemy. No to boją się tam, wiesz, że zbiorą się policjanci, policjantki albo nie wiadomo kto to będzie oglądał w sekretariacie sądu, że to Ale będzie już wypłynie. Przecież. Pamiętajmy, że do akt ma jednak dostęp ograniczona liczba osób. To nie jest tak, że każdy, kto ma ochotę obejrzeć, przejrzeć akta, dostanie zgodę na to. Według teorii nie słyszałam o żadnym przypadku, kiedy by takie y, akta wypłynęły z niekorzyścią dla moich klientów, w sensie takie zdjęcia albo filmy, a to naprawdę bardzo często. W ogóle w każdej teraz praktycznie sprawie, y, gdzie składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury, załączam pendrive, próbuję przypomnieć, gdzie takie coś nie miało miejsca. Zawsze są jakieś tam nagrania albo, albo zdjęcia. W przypadku tego Porn Revenge y, też wystarczy jedno opublikowanie, czy to, tam trzeba opublikować więcej? Czyli to będzie bardziej wystarczy podchodziło jedno. po zniesławienie? Wystarczy jedno. Nie, nie. To jest inna kwa kwalifikacja, 191a zdaje się, bo tak z pamięci mówię. Yy, wystarczy jedno. Jedno takie działanie sprawcy. Jakie miałaś takie przypadki najdłuższe tego stalkingu? Jak ktoś do ciebie przyszedł po wielu latach? Bo to rozumiem, że to czasami ciągnie się naprawdę przez wiele lat. Mhm. Chyba cztery albo pięć. Tak? 4 albo 5. Ale to są takie skrajne przypadki. To są wtedy, kiedy już ofiara odbiła się od systemu, próbowała raz na policji coś zgłosić, dwa razy nie przynosiło rezultatu, więc myślę, że tak musi być, żeby sobie musi radzić sama. A teraz tak średnio no to jest kilka, kilkanaście miesięcy to nękanie. No, straszne, że takie rzeczy w ogóle się dzieją, żeby. I najczęściej są sprawcami mężczyźni, i najczęściej są to sprawca mężczyźni wobec kobiet i że jednocześnie mężczyźni raczej powinni być po tej stronie, że starają się zadbać o kobiety i bronić ich i jednocześnie ładują się w taką sytuację, że stają się takim realnym zagrożeniem do tego stopnia, że taka kobieta musi wylądować u Ciebie. To jest przerażające po prostu. Wylądować u mnie, u psychiatry, bo albo w najgorszym wypadku popełnić samobójstwo. Tak, albo targnąć się na własne życie. Ym żeby nie było tak, że ja demonizuję to przestępstwo bo są o wiele gorsze, tak. Tylko proszę pamiętać o tym, że jeżeli padniemy ofiarą jakiegoś przestępstwa, wyobraź sobie hipotetycznie, ktoś cię napadnie, okradnie, rozbój cokolwiek, to następnego dnia próbujesz posprzątać rzeczy, uzyskać odszkodowanie, uspokoić się, wymienić zamki, nie wiem, odkupić sobie tą rzecz, i jakoś tam się podnieść. A to przestępstwo jest takie, że siedzisz na bombie i codziennie, co kilka dni, co kilka tygodni zaskakuje cię ten stalker czymś nowym. I to, ta równowaga, którą próbowałeś sobie przywrócić przez kilka dni albo tygodni jest zaburzona znowu i znowu i znowu. I to jest ogromne napięcie psychiczne. To jest taki problem, że każdy, kto dostał kilka niechcianych SMS-ów, niech sobie przypomni, jak się czuł przez kilka godzin albo przez dzień. A teraz niech to zwielokrotnie i pomnoży przez 100 tysiąc. Mm -hmm. No to jest... Y Taki długotrwały stres, który prowadzi do. może normalnie prowadzi do zaburzeń typu depresja, różnego tak. rodzaju innych. Po prostu przez to, że ktoś cały czas jest pod właśnie takim napięciem, o którym mówisz, cały czas nie wiesz, co się wydarzy jutro, nie wiadomo, co się. No, jak osoba przychodzi do domu, to ja sobie tego nie wyobrażam. To, to musi być takie taka nieprzyjemne. Nawet dla mnie by to było nieprzyjemne, pomimo, że jestem mężczyzną, a dla kobiety to musi być 10 razy bardziej nieprzyjemne. Mhm. Jedna z drastycznych takich spraw, którą miałam, to kiedy pan borykał się z tym przestępstwem przez kilkanaście lat. Akcentuję to specjalnie po to, żeby uzmysłowić, że kiedy to przestępstwo nie istniało w Polskim Kodeksie Karnym, to na takiego stalkera nie było sposobu. Próbowano to na przykład obejść od strony gruźb karalnych albo naruszenia miru domowego, ale ten mój klient... To była końcówka lat 90. 2005, 9, no bo jeszcze raz zaznaczam, w 2011 w czerwcu weszło przestępstwo do kodeksu karnego. Pani do niego przychodziła do pracy, zaczepiała go, szedł ulicą, próbowała go pociągnąć za koszulę, jeździła za nim komunikacją miejską, bo sytuacja działa się, miała miejsce częściowo w Warszawie. I jak on wzywał policjantów na interwencję? Bo ona na przykład zagradzała mu drogę, nie, nie pozwalała mu gdzieś wyjechać albo wjechać. No to on za każdym razem spotykał się z nowymi policjantami i tę samą historię opowiadał po raz pięćdziesiąty. To było kilkadziesiąt przypadków na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy on musiał ciągle to powtarzać. I policjanci na przykład. Proszę pana, ale taka blondynka, ja bym się cieszył, jakby mnie ktoś tak adorował. Na, Pani sobie tylko spokojnie stoi, może chciała z panem porozmawiać. Takie m, poczucie y, niezrozumienia, frustracji, że ja nie mogę normalnie żyć wyjść z domu, wyjechać gdzieś, gdzieś wjechać, wykonywać pracy, pojechać normalnie tramwajem y, doprowadziły tego y, mojego klienta do decyzji wyprowadzenia się na drugi koniec świata świata. Jeśli potrafisz sobie wyobrazić, nie chcę zdradzać tu szczegółów, najodleglejsze miejsce, państwo od Polski na globie, to on się tam wyprowadził i ona go tam znalazła. Nie? Tak. On musiał wszystko w swoim życiu zmienić: zostawić partnerkę, dziecko, pracę. Ona go tam znalazła. No, a w końcu przyszedł do mnie i śmieję się z tego, bo mamy. Mm, Mija 6 lat, od kiedy on ma spokój. Jak do mnie trafił w 2017. Czyli Wiesz, udało się skazać? Nie, ja tamty... Bez skazywania. Bez skazywania się. Udało. Czyli ugoda? Bez ugody. E, że tak powiem, sposób oddziaływania, wezwania i użyte tam argumenty przekonały tą panią chyba do tego, że może ona stracić wszystko, jeśli nie zaprzestanie. To Czyli też... da się załatwić taką sprawę bez wskazywania, bez ugody i pewnie jeszcze szybciej. Tak, da się. Ale rzadko się to zdarza. To... Mi się zdarza często, bo wezwanie, które znaczy, to nie jest tak, że ja się chwalę, że mam tu wysoką skuteczność, bo yy, naprawdę ona bywa różna. W zależności od roku i, i klientów. Natomiast... To nie chodzi o chwalenie i umówienie, że masz dużą skuteczność. Tylko te wszystkie rozwiązania, które proponujesz, to ja mam takie. Ja nie wiem, czy ja bym się na to zgodził, bo szukałbym innego. Jeśli wiedziałbym, że mogę robić coś z tobą i to by wymniej nie wiadomo, ile czasu, to ja nawet bym nie próbował. Ja od razu bym szukał czegoś innego. Gdzieś mhm. bym się dowiadywał, jak załatwić taką sprawę w inny sposób. Więc teraz dopiero mówisz, że można to jeszcze w inny sposób załatwić. Więc czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których nie powiedziałaś, jak można to załatwić? Tak, no to jest. No... Ja z tego żyję, zarabiam pieniądze, że, że jakby przez kilkanaście lat sobie jakieś też tam swoje techniki wyrobiłam. Ale pamiętajmy, wezwanie, które ja kieruję do sprawcy, to nie jest zwykłe pismo, w którym ja mówię, przestań robić to. Ono jest tak sformułowane i po to je opracowywałam z psychologiem, żeby ono miało duże oddziaływanie. Hmm. Wyobraź sobie, Przemku, że ja spotykam się z pismami, kiedy moi koledzy piszą do sprawcy, wzywam do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych Anny Kowalskiej. No, jak ty byś był sprawcą i dostał coś takiego, co to dla ciebie znaczy, wzywam do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych? To prawniczo jest piękne. Ale co ten sprawca ma przestać robić konkretnie? Do czego my go wzywamy? I to wezwanie, które ja sporządzam, jest naprawdę. Konkretne, dosadne i tak opracowane, żeby się ta druga strona zreflektowała. Osta Długie jest? Nie, właśnie nie. Właśnie nie. I też y, ostatnio miałam taką, też, taką sytuację, że pani mi proponowała, wyboldujmy coś tam, podkreślmy, bo to jest bardzo ważne zdanie, zróbmy jakiś tam ślaczek. Y, mówię nie, mówię temu nie. To całe pismo, które ma dwie strony, a czasami półtora. Ono całe jest tak ważne i istotne, że ja tam nie będę nic wyboldowywać. Każde zdanie, każde słowo tam jest tak samo ważne. Mhm. Mm i to rzeczywiście przynosi efekty, no bo to, to, to brzmi yy, racjonalnie. Bo jak dwa lata nie brzmią racjonalnie, nawet jeśli ty mówisz, że to jest szybko, to dla mnie to jest bardzo długo. Jak, jeśli miałem. jeśli ja w tym momencie, okay. ja mam już tak dość problemu, że ja mówię, bo jak idę już do prawnika, no nie wytrzymam. A ty mi mówisz, że najszybciej dwa lata, to to nie jest dla mnie żadne rozwiązanie. Absolutnie żadne. Yy, Przemku, zapominasz o jednej ważnej rzeczy: w trakcie tego postępowania Stalker przestaje. Hmm. Bo jak on, dwa lata to jest postępowanie, o którym ja mówię, albo trzy, albo pięć, ale on wcześniej na przykład boi się prokuratora, którym mówi mu... Ale jak boi się prokuratora, jednocześnie mówisz, że można nasłać, to nie można oczywiście, ale ludzie tak robią. Można, ludzie nas nasyłają e, kogoś i ta osoba teoretycznie też powinna się bać tej osoby, a nie boi się, a prokuratora się boi. Bo prokurator ma narzędzie w postaci. Jeśli nie zastosujesz się do zakazu zbliżania, które ja ci daję tu na kartce, to postanowienie, i będziesz nadal się kontaktował z pokrzywdzonym, to ja złożę wniosek o tymczasowy areszt. Okej. Okay. To bardziej brzmi, prawda? Prokurator ma więcej narzędzi. I jak poza. I też tym, nie naraża tej osoby w żaden sposób, no bo jeśli ta osoba tak. będzie szukała jakichś nieprawnych rozwiązań, no to sama się naraża. I jeszcze jest jeden ważny element, że w trakcie tego postępowania osoba może bardzo dużo stracić. To są nie tylko właśnie pieniądze, to jest nie tylko. Atakujące. Moś... Tak, ten, ten, ten stalker. Jeśli jemu się uzmysłowi, że tu się toczy śledztwo, ma postawione zarzuty i zaraz, lada chwila sprawa trafi do sądu, a jeszcze jak mu podać statystykę, ile jest wyroków uniewinniających w Polsce, że to jest w granicach 3-5%, jeśli chodzi o uporczywe nękanie, uniewinniających. Czyli bardzo mało. No, ja tutaj na tej karteczce poszukam, ale wczoraj 3,1% w którymś tam roku znalazłam i 3,7% uniewinniających. 3,7% uniewinniających wyroków wszystkich wśród spraw. Osądzanych tego typu. Więc jak się takiemu stalkerowi da, uzmysłowi, yy, co on może stracić i prawo wykonywania zawodu i tak dalej, no to on po prostu przystaje. Ty masz często kontakt bezpośredni z tymi stalkerami? Codziennie. Czyli ty codziennie musisz z nimi rozmawiać? Albo tami? kilka razy w tygodniu. No kto chodzi na przesłuchania do prokuratury? Mhm. Ja za moich klientów nie narażam moich klientów na coś takiego, żeby oni brali udział w czynności przesłuchania, postawienia zarzutów sprawcy, no bo to jest dla nich tak ogromny stres, że to jest pozbawione sensu. Ja chodzę, ja pytam, o ile stalker chce odpowiadać, bo nie musi. Zadaję to pytanie dlatego, bo zastanawiam się, jak ci ludzie wyglądają w twojej perspektywie. Czy, czy ty jak z nimi rozmawiasz, to są kompletnie normalni ludzie, którzy po prostu trochę się... Nie wiem, skręcili nie w tą stronę, w którą powinni w życiu, czy normalnie się z nimi rozmawia, oni mają refleksję na temat tego, co robimy, po prostu można z nimi porozmawiać, odpuszczają. Czy w większości przypadków to są takie osoby, że w ogóle nie widzą problemu i jakby jak tylko wyjdą z tego pokoju, to już się nie mogą doczekać, żeby kontynuować te działania? To zazwyczaj osoby są takie, z którymi się da normalnie porozmawiać. Natomiast one mają opracowaną linię obrony, która polega na tym, i to jest w większości przypadków, że to oni są ofiarami. Podam przykład. Pani, która atakowała mojego klienta, rozstali się, ale taki naprawdę brutalny sposób. Niszczenie jego mienia, naruszenie jego nietykalności cielesnej, czyli go tam pogryzła, pobiła, ukradła mu coś, aż w końcu przychodziła do niego kilkadziesiąt razy, czy tam kilkanaście w ciągu, na przestrzeni kilku miesięcy. Ona twierdziła, że ona padła ofiarą mojego klienta, że on ją źle traktował w trakcie związku, że on się nad nią znęcał i takie różne techniki stosował manipulacyjne. I proszę zwrócić uwagę, jak to jest trochę nielogiczne. No bo jak on był oprawcą, no to ona teoretycznie powinna uciekać, a nie chcieć się z nim kontaktować i do niego zbliżać. Ale to jest bardzo powszechna linia obrony, która akcentuje. Jeszcze nigdy nie przyniosła rezultatu prowadzącego do uniewinnienia. Nigdy. Z tych wszystkich spraw, które ja prowadziłam. No a większości, właśnie, Stalkerzy kryją się na takie osoby pokrzywdzone. To jest bardzo ciekawe, że wychodzą z taką e, linią obrony, że są ofiarami. I jakby, a ta, witu... pani, ta pani przedstawiła przecież całą dokumentację z leczenia w szpitalu psychiatrycznym, że ona tam rzekomo znalazła się przez mojego klienta. Że on takie wobec niej stosował różne metody, że, że ją to doprowadziło do stanów depresyjnych. Tak? I ty mówisz im, że w tym wypadku to w takim razie nie jest tak, że pani powinna unikać tego kontaktu, a nie atakować tą osobę? Mówię, ale to jest yy, czasami. <laughs> nie spotyka się to z znaczy, żeby też była jasność. Ja z tymi sprawcami nie rozmawiam z własnej inicjatywy jak nie muszę. jak jeżdżę na te przesłuchania do prokuratury albo jak oni do mnie dzwonią w odpowiedzi na jakieś wezwanie. No to rozmawiam, ale często jestem nie miła i mówię, że nie mamy o czym, Tak że Ktoś do mnie dzwoni, mówi, dostałem pani mecenas to wezwanie. No, słucham, w jakiej sprawie pan dzwoni, o co chodzi. Chciałbym porozmawiać. No to słucham. Te rozmowy zazwyczaj w ten sposób się odbywają. I tak naprawdę to jest tylko próba przedstawienia ich punktu widzenia. Wytłumaczenia się. Tak, ale to nie ma oparcia w faktach, bo ja wiem, że jest inaczej. Ja tutaj właśnie jakieś mam dokumenty, wydruki. I, I wiem, że to, to co ta, ta osoba dzwoniąca mówi, nie jest prawdą, więc nie mam czasu ani ochoty. Dziękuję za rozmowę, muszę się rozłączyć. Tak się zdarza dość często. Po prostu kończę w ten sposób rozmowę telefoniczną. Czy coś takiego może się przydarzyć jakiejś organizacji albo biznesowi? Tak, absolutnie tak. Tylko pamiętajmy, że. Jeśli się przydarza biznesowi, to możemy to rozpatrywać na gruncie różnych przepisów też prawa cywilnego. To może być na przykład naruszenie dóbr albo jakiegoś tam innego dobra przedsiębiorstwa. To, na jakich my to w kategoriach rozpatrujemy, zależy od konkretnego stanu faktycznego, z czym przyjdzie klient. Mm -hmm. Co myślisz, że trzeba, musiałoby się wydarzyć? Nie wiem, czy to w prawie, czy w jakim zakresie, ale żeby jakoś Zbliżać się do ułatwienia rozwiązywania takich spraw. Musiały być jakieś nowe zapisy. Mm -hmm. Ludzie musieliby się częściej zgłaszać. musiałabyś mieć jakieś narzędzia, które by, którego byś mogła używać w takich sprawach? Narzędzie mamy, ale uważam, że ono jest rzadko stosowane przez prokuratorów. To znaczy, już na etapie śledztwa jak się postawi sprawcy zarzut, stosowanie zakazu zbliżania i kontaktowania masz pojęcia, jak ja bardzo często o to walczę i nie rozumiem argumentów prokuratorów. Bo to na etapie tego śledztwa jest po to, żeby pokrzywdzony mógł właśnie wyjść swobodnie z domu, żeby... Wie sobie spokojnie poczekamy na to, aż sprawa trafi do sądu, żeby on się czuł bezpieczny na, na takim etapie, że prokuratura coś robi, działa na jego rzecz. Na, na przestrzeni tych dwóch lat, które tak, potencjalnie będzie czekał. Tak, na przykład, dokładnie. I to jest moim zdaniem instrument, który jest za rzadko stosowany. To nie jest izolacyjny środek, czyli my nie pozbawiamy wolności, to nie jest tymczasowe aresztowanie sprawcy. To jest tylko pewne ograniczenie w jego funkcjonowaniu, czyli nie kontaktuj się, nie wywieraj właśnie presji na klienta, bo oni często próbują straszyć moich klientów, że jak nie wycofasz tej sprawy, to doczekasz się, zobaczysz, tak? Mam na ciebie to i to. I to moim zdaniem te, te postanowienia dotyczące zakazów są zbyt rzadko stosowane przez prokuratora. I one są skuteczne z tego, co mówisz, bo ci, ci ludzie rzeczywiście się boją czegoś takiego. No strasznie, strasznie. Y dla mnie była bardzo znamienna sprawa, jest taka sytuacja, ja pamiętam, bo to była sobota, kiedy odbywało się posiedzenie w sądzie w przyjmiecie tymczasowego aresztowania. Złożyłam wniosek, żeby uczestniczyć jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Ja pamiętam tego Stalkera po przeciwnej stronie, zakutego, no bo był zatrzymany na 48 godzin, policja go doprowadziła w sobotę do tego sądu i on siedzi po przeciwnej stronie. Ja wiem, że w jego głowie, widzę to, rysuje się pomysł, że on zaraz dostanie sznorówki do tych butów, pasek, i on wyjdzie, że to jest tylko formalność, co on go tu wysłucha jego wersji, i on zaraz będzie wolny, że to go zatrzymali na te 48 godzin. Nawet nie ma sensu angażować obrońcy. On nie miał obrońcy, on nie miał adwokata, ten, ten zatrzymany. I mówi, że to widać po jego twarzy już. Tak, ale ja wiem o tym, że on się myli, bo sędzia zaczyna czytać, ja wiem, jak to postanowienie się skończy że ono skończy się słowami, zastosować tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące i to przerażenie, które ja widziałam w oczach tego człowieka, to było przerażenie, naprawdę jakby spotkał się z dzikim zwierzęciem, on zaczął płakać, on nie mógł w ogóle w to uwierzyć, że właśnie to się stało realne. On nie dostanie tych sznorówek, on nie dostanie tego paska do spodni, tylko on wyjdzie stąd zakuty i po prostu pojedzie tam na białą Mękę czy gdzieś indziej. I... Yy... On nie rozumiał tego, co do niego mówiłam i pisałam przez te kilka miesięcy, bo była dość intensywna wtedy wymiana, że proszę przestać, nie robić. To nie jest tylko tak, że pan przychodzi do mojej klientki i ją próbuje ciągnąć za ubranie, że porozmawiajmy tylko pięć minut, tam Ola Agnieszka, Kasia ci coś powiem. Że to dojrzało do sytuacji, że on za chwilę zostanie tymczasowo aresztowany. Ja go przestrzegałam przed tym, ale on nadal groził mojej klientce. I on po prostu myślał, że jak on się wytłumaczy sądowi, że to jest żart, to wszyscy zrozumieją, a no to nie, to w porządku. On się wytłumaczył, że to jest żart? Tak, że on żartował, że naprawdę nie chciał, to, jaki to jest żart, że, jaki to jest żart, że on ją porwie i ten, kto tak naprawdę takie coś rzeczy robi, że on ją tam zwiąże i przecież wiadomo, że on nie chciał, nie? Że on tylko żartował. Ale dla nas to nie było takie oczywiste w świetle tego, co on wcześniej robił. Ona nie mogła wyjść z pracy, on jej zagradzał drogę, wzywała policję, oni ją eskortowali tam do metra, czy, czy coś w tym stylu. No ja go przestrzegałam. On nie zdawał sobie sprawy z doniosłości tego, co robi. Dobrze, że o tym tutaj w takim razie opowiadasz. Często się wydarza sytuacja, gdzie ktoś używa wytłumaczenia, że tak właściwie to on myślał, że to o to chodzi i że tak w taki sposób powinien się obchodzić z kobietą, bo kobieta ma zgrywać niedostępną, a on ma o nią zabiegać? Tak się dzieje. Natomiast kobietom, odwrócę trochę ten, ten układ, mhm. kiedy kobiety są sprawcami, im się wydaje, że one tego mężczyznę przekonają. Czyli on już widzi na przestrzeni jakiegoś tam czasu trwania związku, że ta relacja nie ma przyszłości. I on już tą decyzję podjął i zakomunikował, ale kobiety. Nie starają się być romantyczne, tylko one różnymi środkami próbują go przekonać. I to są argumenty głupsze, mądrzejsze, lepsze, gorsze, ale nieskuteczne. To jest to jest na pewno to jest ten pomysł, że przyjdę do ciebie pod drzwi yy, i wyrzucę ci, że właśnie minął tydzień od naszego zerwania, ty spotykasz się z kimś innym, jaki ty jesteś, tak? I tu pada wiązka epitetów i tak dalej. To, to, to co on nagle sprawi, że zmieni decyzję? No dobra, to ta, co teraz pije u mnie kawę, no to jednak nie ma sensu, to wróćmy do siebie. No to jest pozbawione logiki, ale tak się dzieje, nie? Są jakieś sygnały, na które trzeba zwracać uwagę, które potencjalnie mogą prowadzić do takiej sytuacji? Tak. Da się tego jakoś unikać według Ciebie? Tak. To są czerwone lampki i też opublikowałam na ten temat artykuł na blogu. Jeśli w trakcie związku Twój partner, partnerka prowokuje kłótnie, bywa zazdrosny, zaborczy, osacza Cię, kontroluje, chce sprawdzać Twój telefon, prosi Cię o potwierdzenie, na przykład wysłania zdjęcia, gdzie w tym momencie rzekomo się znajdujesz. Twierdzę, że jestem na spotkaniu z kolegami, z koleżankami, a to wyślij mi zdjęcie albo pokaż się w barze. Czyli o, takich, wszystkie takie czerwone typ, lampki. Niech ty, się... Typowo nieufna osoba. Tak, zaborcza osoba kontrolująca, i to jest taka zazdrość w bardzo skrajnym wymiarze. E, I to właśnie wywoływanie takich kłótni, kwestionowanie pewnych rzeczy, a po chwili jest spokój, obdarowywanie kwiatami, czyli ta sinusoida, o której mówiłam. Kocham cię, chcę z Tobą być, nasz związek ma przyszłość, a po chwili jesteś najgorsza, zdradzasz mnie, jesteś k, taka i taka. Takie dwa bieguny. Tak, dokładnie. I to są naprawdę lampki ostrzegawcze. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po zakończeniu tego związku ta, ten partner będzie nadal stosował takie sztuczki, takie metody i będzie się trudno uwolnić. Czy można sugerować w niektórych przypadkach, że ta ofiara trochę prowokuje tą sytuację? Czy takie sytuacje raczej się nie zdarzają? A nieświadomie, nieświadomie prowokuje? Tak, ale przyszło mi też do głowy jedna rzecz, o której chyba nie wspominałam. Mhm. Czytałam jakieś opracowanie po angielsku psychologa albo psychiatry i jeśli obniżam jego tytuł naukowy, to przepraszam. Ale... On wypowiadał się, pisał w ten sposób, że jest jakiś zespół cech, które predystynują daną osobę do tego, żeby stała się ofiarą stalkingu. E, to jest jakieś mm, mocno zaniżone poczucie własnej wartości, też jakieś problemy własne e, i tak dalej. Jest pewien zespół cech, e, które, które powodują, że ktoś jest bardziej narażony lub mniej na to nękanie, ale jeśli. Mm, Raz już padłem ofiarą takiego przestępstwa, albo istnieje prawdopodobieństwo, że padłem ofiarą, i przydarza mi się drugi raz. To jest naprawdę bardzo istotny moment, do tego, żeby ta ofiara się na tym zastanowiła, sama poszła na jakąś psychoterapię. Tam lekarz powinien odpowiednio doradzić, co zrobić, bo istnieje prawdopodobieństwo, że ona za chwilę padnie ofiarą trzeci raz takiego przestępstwa ze strony kogoś innego. I e, zdarza się nieraz, że moje klientki miały już epizody w poprzednich związkach, na przykład w małżeństwach, że. Mąż był agresywny, albo je jakoś finansowo-ekonomicznie kontrolował, czy w jakiś inny sposób stosował innego rodzaju przemoc. I potem trafiają do mnie, bo próbowały się związać nieformalnie i schemat się powtarza, bo znowu. Padają. Bo wyszukują sobie tego samego typu partnerów, tego samego typu partnerzy, robią dokładnie to samo. <gry> tak, jest taki świetny odcinek seksu w wielkim mieście, jak Kerry, poszła do psychologa chyba, i ona jej mówi, że. Wybierasz złych facetów. To tak już na marginesie taki żart, a Kerry, że... Kwestionowała w ogóle to stanowisko, tej psycholog, powiem, bywała sobie. Nie wiem, czy on jest tak z wielkim mieście. Ale świetne... Nie, ale seks. sytuacja się powtarza tak często, że ja to znam po prostu z własnego okay. życia, że zna, znam dziewczyny, które po prostu ładują się w dokładnie takie same yeah. związki. Czasami ci facetci nawet podobnie wyglądają po prostu z daleka. Widzisz przecież, to jest dokładnie taki sam ten typ, Kopie, jak poprzednio. Tak. I znowu dzieje się dokładnie to samo, i one są wielkie zdziwione. Jak to możliwe, że to znowu się wydarzyło? Dokładnie. Więc jest taka sytuacja w tym, w tym odcinku, że dam Karin leży w łóżku ze swoim nowym partnerem, i Nagle on się jej pyta, a ty y, coś źle robisz w życiu? Ona takie olśnienie. <laughs> I pick the wrong guy. <laughs> Więc po prostu. Y, tak, y, mocne. Mm, y, no właśnie. Mocne I, i u ciebie również widzisz ten schemat, że to się, to, to się rzeczywiście dzieje. No jedna klientka powiedziała mi coś bardzo y, mocnego. Mm. Powiedziała, że właśnie mąż się nad nią. Znęcał. Teraz ten stalker w związku nieformalnym ją nęka, a trzeci, no to ją, nie wiem, zabije. Ona użyła takiego wulgarnego dość sformułowania, żeby oddać yy, dramaturgię yy, sytuacji. Tak, dramaturgię sytuacji. No właśnie, i zdecydowała się coś z tym zrobić. Czy sąd, jak dochodzi do wyroku, yy... Czy oni w ogóle są w mocy czegoś takiego, żeby zalecić komuś psychoterapię albo zmusić do wizytu psychiatry? Tak. Dzieją się takie rzeczy? Tak. To się dzieje zwłaszcza na etapie spraw, kiedy mamy do czynienia ze sobą niepoczytalną. I zamiast kary stosujemy środki zabezpieczające. Czyli właśnie taki katalog środków, które może nakazać sąd. Leczenie ambulatoryjne, terapia, yy, skierować nawet kogoś do zamkniętego z psychiatrycznego. To jest o wiele gorsze niż kara pozbawienia wolności. Bak więzień idzie do więzienia i wie, że dostał trzy miesiące, to on tam... W poniedziałek siódmego idzie, a któregoś tam wyjdzie w czwartek i on wie, to jest końcowa granica. A jak ktoś ma orzeczony taki środek yy, pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, to co pół roku zbiera się zespół biegłych i ono rzeka często on w stanie jest wyjść, czy nie? Taki jeden drastyczny przypadek w Polsce, który był, to chyba pan 11 lat był w szpitalu. I co pół roku, że nie, że mu się nie polepszyło, że istnieje prawdopodobieństwo, że popełni znowu ten sam czyn. Jest chory psychicznie, ale leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ty możesz na to wpływać, żeby sąd wydał takie orzeczenie? Mogę wnosić, tak. Mogę wpływać, bo przedstawiam konkretne dowody, świadczą o tym, które świadczą o tym, że. Czyli nie możesz Zastuwań... z, własnej wody, z własnej woli, musisz mieć jakieś dowody, dlaczego, jakie, które będą podkładką pod to, że ty wnioskujesz o coś takiego. Tak, zazwyczaj jest tak, że jak ja już coś mówię, no to staram się na to mieć potwierdzenie, jakichkolwiek oparcie w jakichkolwiek dowodach. Można wnioskować. Pamiętajmy o tym, że sądy też się mylą i stąd też to, te postępowania apelacyjne. No, na przykład to, które właśnie wygrałam w poniedziałek przed sądem okręgowym, bo się po prostu sąd rejonowy strasznie, strasznie pomylił. I to jest niekwestionowane. Naprawdę warunkowo umorzył postępowanie przeciwko oskarżonej, kiedy zrobić tego nie mógł. Więc napisałam tą apelację. Swoją drogą prokuratura też. I sąd uwzględnił nam te apelację. Ludzie się mylą, nie? Teraz po znowelizacji kodeksu karnego, po marcu 2020 roku akcentuję to, jeśli czyn miał miejsce po tej dacie, nie można warunkowo umorzyć postępowania w sprawie o nękanie. Moim zdaniem, jeśli ktoś się dopuszcza nękania, tego powinno już z góry kwalifikować pana albo panią na terapię bez w ogóle bez jakiegokolwiek odwołania. To tak no, ja, byłbyś, byłbyś raczej, ba... raczej wytłumaczyć. Szemku bardzo byłbyś surowym sędzią. Znaczy sędziowie to też są osoby, które mają jakieś doświadczenie życiowe, które wiedzą, że rzeczywistość nigdy nie jest czarno-biała. Że ten stalker może rzeczywiście miał jakieś pobudki, które im kierowały racjonalne na początku i tak dalej. Wbrew temu, co niektórzy mi zarzucają, ja też nie patrzę na sytuacje tak jednostronnie czarne, białe. Mój klient jest ofiarą, tutaj jest sprawca i nie ma w ogóle nic, żadnych innych odcieni. Staram się znajdywać jakieś pozytywne rzeczy w tych sprawcach staram się czasami im współczuć i być empatyczna. Ale to w ogóle nie chodzi o to, żeby im nie współczuć i nie być empatyczną osobą. To właśnie trochę świadczyłoby o tym, że jest się tą empatyczną osobą i chce się tym pomóc, żeby, słuchaj, może byś nie popełniał już takich przestępstw w przyszłości. Może byś doszedł do tego, dlaczego to było złe i dlaczego nie powinnaś było tego robić. Więc to jest, dba, dba, to jest dbanie o tą osobę i o osoby w otoczeniu tej osoby. Rozumiem twój punkt widzenia. <noise> ale się nie zgadzasz. <noise> nie, pozwól, że będę mieć odrębne stanowisko. No, to ale, to, też... ale to wytłumaczysz to, jestem ciekawy w takim razie, jaka jest twoja perspektywa na to. Bo pewnie znowu czegoś nie widzę, jak z tym żołnierzem Uważam, że żeby chcieć się wyleczyć, trzeba chcieć się leczyć. Nie można nikogo zmusić do terapii, bo to nie ma sensu. I to jest najważniejsze, co mi powiedziała y, psychoterapeutka, z którą się y, spotykałam. Jeśli to nie wychodzi od Ciebie, od środka, to to nie ma sensu. Ja się w stu zgadzam, tylko z drugiej, z drugiej strony mamy teraz już sytuację, w której jesteśmy w sądzie, więc to jest trochę inna sytuacja niż w przypadku takich standardowych jakichś rodzinnych spraw, gdzie cała rodzina chce kogoś wysłać na terapię i ta osoba nie chce no i nie pójdzie na tę terapię. Tu jesteśmy już w sądzie i zapadł wyrok, więc to jest trochę inna sytuacja moim zdaniem. Mhm. I jeśli ten wyrok, ta kara, środki karne nie przyniosą, nie przyniosą oddziaływania, no to śmiem twierdzić, że ta terapia też będzie, byłaby bezskuteczna. Myślę, że masz rację. Niestety. <głos> <głos> Chciałbym, żeby było inaczej. Myślę, jest. Że masz... <noise> ja czasami w kłótniach z moim mężem to mówię, że ja w ustawie mam zapisane, że jestem nieskazitelnego charakteru. To jest taki żart oczywiście, że on nie ma prawa się ze mną kłócić i kwestionować... Że ja mam to w ustawie, więc ja teraz będę się tym podpierać. Przemek powiedział, że ja mam rację. <głos> <głos> On może nie obejrzy tego podcastu w całości. <noise> Cześć. Słucha nas wielu interesujących ludzi. Takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich Twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner.pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. Pomiędzy adwokatem a klientem musi istnieć. Y po prostu zaufanie, którego brak, chociaż minimalny, no powoduje, że ta współpraca jest utrudniona albo uniemożliwiona. Więc, jeśli nie ma zaufania do tego, co ja mówię, to po prostu to nie ma sensu. Czyli to musi działać na, na takiej zasadzie. Bo ci ludzie też muszą się zwierzyć z niektórych rzeczy pewnie. I musi być tam zaufanie, żeby się przyznać do niektórych rzeczy. Yy, tak. Yy... To jest coś, na co zwracam uwagę: że jeśli klient coś zataja albo nie opowiada pełnej prawdy, to mój brak wiedzy może się negatywnie na nim po prostu odbić w przyszłości. I on jeszcze może mieć później do ciebie bardzo pretensję. Tak, ja bardzo często jestem negatywnie zaskakiwana na sali sądowej, nie ukrywam. Przepraszam. Wychodzą po prostu okoliczności, o których ja nie wiedziałam, bo klient o nich niespomniane są dość istotne i Stalker się tym broni, przedstawiając właśnie negatywne sytuacje z udziałem klienta. No ale po to się też uczę i po to mam takie doświadczenie, żeby już wiedzieć, jak na to reagować. I jak zapytać później w następnych sprawach, czy przypadkiem coś takiego się nie wydarzało. Tak. Martwi mnie czasami, jak bardzo. Osoby, które przesłuchują czy na sali sądowej, czy na komisariacie, czy w, w prokuraturze, zadają pytania, y, nie znając odpowiedzi. Główna zasada, o której ja się uczyłam y, na aplikacji, to była taka, że nie zadawaj pytań, jeśli odpowiedź cię nie satysfakcjonuje, albo jeśli nie znasz odpowiedzi na to pytanie. Czyli, no właśnie, już widzę. Wyobraź sobie, że. Y, Przeglądałeś taki film z y, mafią Matt Gonagay? Matt Gonagay, ma to Matt... dziwne nazwisko. Tak, dokładnie. Y, prawnik w Lincolnie. Pewnie oglądałem, ale dawno temu. Tam była taka sytuacja, że prokurator przysłuchiwał matkę oskarżonego i zadawał jakieś takie pytania i widać było na jego twarzy uśmieszek, że on no, powątpiewa tutaj, jak ona może konkretny dzień pamiętać sprzed wielu lat w jej życiu, co się wydarzyło, że to tam był powiedzmy sobota, która godzina, jaka data i tak dalej, w co była ubrana i on tak, no bo to jest dość rzadko spotykane, żebyś sobie wybrał dzień z, z swojej przyszłości sprzed wielu lat i tak jak w tak wielu detalach i szczegółach oddał to, no ona to zapamięta z konkretnego powodu, bo padła ofiarą gwałtu. O czym on nie wiedział, ten prokurator zadając pytanie, ona powiedziała, że właśnie zapamiętała, bo to było tak ważne w jej życiu. No i to zmyło mu ten uśmieszek z twarzy, ale też położyło trochę jego linię oskarżenia. W związku z tym, moją główną zasadą jest taką, że zadajemy pytania, jeśli wiem, jaka padnie odpowiedź. I to świadczy Ale to trochę. powinna być super dobrze przygotowana pod względem stanu faktycznego sprawy. Znać sprawę na wyrywki. To mi się trochę nie podoba, bo to świadczyłoby, że nie szukacie prawdy, tylko szukacie zwycięstwa. Nie. Szukamy prawdy to jest. Znaczy inaczej. Szukanie prawdy. W postępowaniu karnym należy też do prokuratora i należy też do sądu. Ta prawda obiektywna powinna być najbardziej badana przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Ja nie muszę wszystkiego, ani jak reprezentuję jedną stronę, albo drugą, pokazywać wszystkiego i przedkładać wszystkich dowodów, bo pamiętajmy, że oskarżony, których również zdarza mi się bronić, nie ma obowiązku przedstawiać dowodów na swoją niekorzyść. Więc czynienie mi zarzutu, że nie, nie chcę dociec prawdy, jest, ten zarzut jest słuszny, o tyle o ile weźmiemy pod uwagę, że oskarżony nic nie musi. On musi, może powiedzieć, ja nie będę nic mówił. I ja że druga będę... strona robi to samo. Tak, dokładnie. Przy czym jest ważna jedna rzecz. Pokrzywdzony, kiedy jest przesłuchiwany w postępowaniu karnym, ma status również świadka. A świadek ma obowiązek mówić całą prawdę pod groźbą odpowiedzialności karnej. Nie może zatajać. Więc jak ja nie zadam jakiegoś pytania temu świadkowi pokrzywdzonemu, bo zapomnę, bo nie chcę, albo cokolwiek innego, to od tego jest jeszcze sąd, jest prokurator, obrońca strony przeciwnej. Oni wszyscy mają prawo zadawać pytania mojemu klientowi. W odwrotną stronę, jak ja reprezentuję pokrzywdzonego. Oskarżony nie chce odpowiadać na moje pytania, to ja nic nie mogę zrobić. Nie mogę mu zadać tego pytania ani prokurator, bo on mówi, że nie mam ochoty. Mogę odpowiadać tylko na pytania obrońcy i tyle. Czyli nawet jeśli ty nie zadasz jakiegoś pytania, to ktoś inny może je zadać i te, te informacje tak. wciąż wypłyną. Tak, i te sytuacje zdarzają się. One są naprawdę bardzo często, że dla moich klientów niektóre pytania są naprawdę niewygodne, ale oni mają obowiązek mówić i mówią. Często się zdarza, że ludzie kłamią w sądzie? No. Ja nie wiem, nigdy nie byłem. Codziennie podejrzewam. Czyli w ogóle na nich nie robi wrażenia to, że yy, ryzykują dużo kłamiąt. Pamiętajmy o tym, nie że pamięć była, bywa zawodna i ludziom czasami się wydaje, że tak było, tak to wyglądało i są w słusznym przekonaniu, że teraz opowiadając sądowi oddają yy, realia. Jeśli robią coś celowo, yy, no, wiem, że czasami chcą po prostu siebie wybielić, postawić lepszej sytuacji. Zdarza się to. Jeśli pytasz, tym, pytasz mnie o konsekwencje, o możliwość postawienia komuś zarzutu, składania fałszywych zeznań, to naprawdę w Polsce jest niewiele takich spraw. To jest bardzo, bardzo poważny zarzut, że ktoś celowo chce wprowadzić sąd w błąd. albo. I teraz trzeba trwa... to udowodnić. Mhm, I to tak. kolejna sprawa długa pewnie. Tak, tak. I Czyli w takim razie to kłamanie w sądzie nie jest aż takie straszne, jakby się wydawało? Jest straszne. <laughs> straszne z moralnej perspektywy, z perspektywy realnych skazań nie aż takie straszne. Tak, ale jak ktoś y, jest odbierany od kogoś przysięga, i wszyscy stają, łącznie z sądem, i uroczyście ktoś powtarza tę formułę. To musi sobie zdawać sprawę z powagi tego, że to nie jest opowiadanie koledze przy piwie i zabarwianie pewnych y, spraw. Po to ten świadek stoi. Po to jest y, twarzą w twarz z przewodniczącym składu y, sędzią. Y, jest dużo okoliczności, które mają wywierać wpływ na osobę zeznającą, żeby ona oddała wiernie, jak to było. Poza tym pamiętajmy też, że są różne techniki przesłuchań, dzięki którym łatwo zweryfikować te zeznania, okazać coś w dokumentach, proszę spojrzeć na tą kartę, na tą kartę, a jak to się ma do tego, co Pan przed chwilą powiedział, i tak dalej, i tak hmm. dalej. Przemku. Możesz zawsze pójść w charakterze publiczności na sprawę karną. Zapraszam Cię na jakąś, w której ja będę pełnomocnikiem. I możesz sobie tam siedzieć jak długo chcesz i się przysłuchiwać, robić sobie notatki. Każdy może sobie tak przyjść, po prostu posłuchać? Tak. tak. Jeśli nie mamy wyłączonej jawności, a w sprawach o nie spotykałam się z sytuacją, gdzie była wyłączona jawność, to ym, ja osobiście w, w moich sprawach możesz przyjść w charakterze publiczności. To jest nawet pożądane, bo to jest. Ym, op opinia publiczna powinna wiedzieć, jak to realnie wygląda. Mhm. Czyli w takiej formie edukacyjnej można przejść i po prostu zobaczyć, czym to się tak, je. Tak, tak. Moja aplikantka na przykład chodzi, pozdrawiam panią Sarę, która uczy się, jest na pierwszym roku aplikacji i chodzi po prostu, żeby podpatrzeć warsztat. Niekoniecznie mój, z drugiej strony również. Ale tam się bardzo dużo można nauczyć, bo to jest w sumie takie chodzenie na praktyki trochę. Tylko, że nie, tak. nie realnie się praktykuje, tylko ogląda się, jak profesjonaliści pracują. Tak, tak. Zachęcam do tego. Mhm, Wspominałaś mi przed podcastem o filmie na Netflixie, który może zobrazować ludziom, jak mniej więcej wygląda taka sytuacja nękania? O serialu, serialu. Reni Reniferek, tak. Ym, y, serial y, Reniferek jest kontrowersyjny z tego względu, że y, po pierwsze jest na, oparty na faktach aktor, który gra tam główną rolę, gra sam siebie. Ta sytuacja, sytuacje z jego życia się wydarzyły, może są trochę zmienione, ale jeszcze bardziej się okazało, że serial jest kontrowersyjny po tym, jak został wyemitowany, kiedy prawdziwa stalkerka tego aktora ujawniła się, został przeprowadzony z nią wywiad i ona wszystkiemu zaprzyczyła i powiedziała, że tak, absolutnie tak, nie było. Więc... Ym... W wywiadzie, nie pod przysięgą. Tak, w wywiadzie. I bez względu na to, jak było. Bo to wie i sprawca ofiara i pewnie organy ścigania. Tam jest świetnie narysowane, jak ten aktor odbija się od, od systemu. Kiedy próbuje zgłosić przestępstwo, idzie na policję i wychodzi z niczym. Idzie drugi raz. I tam jest też bardzo pięknie pokazane, jak on sam swoją sytuację pogarsza. Co robi. Um, a czego robić nie powinien. Na przykład akceptuję zaproszenie pani Stalkerki do znajomych na Facebooku. Albo, kiedy ona przychodzi na jego występ i on wie, że już z tej relacji ich łączącej nic nie będzie, chce się odsunąć, to mimo wszystko siedzą sobie tam na krawężniku, ona gładzi mu głowę na ramieniu, on z nią flirtuje, w niej kiełkuje jakaś nadzieja, że coś z tego będzie, on tego nie ucina drastycznie i kategorycznie i mówi, Marta, nie chcę, bo ta główna bohaterka ma, miała tak na imię chyba, nie chcę, przestań, nie rób tego, tylko, no, flirtuje z nią. I to jest ten błąd, który on właśnie popełnia. To w tym momencie to w żaden sposób nie jest stalkowanie, przecież? Tak, ale boję się po prostu tych wszystkich komentarzy, które. Zaczną spływać, że pani mecenas jest szurnięta, jeśli uważa, że to nie jest nękanie. Tak? Bo jak ja to. Nie wiem, tak, czy tam się Bo, innego bo, dzieje. bo jak, jak po prostu można tak mówić, skoro ono tak po prostu wysłała mu 40 tysięcy maili, przychodziła do tego baru i tam dalej, i tak dalej. Ale później kładzie mu głowę na barku. To tak. jest inna sytuacja. Natomiast... Może ten gość sobie chce, gdyby ona wysłała mu te maile, tylko tak udaje, że nie chce. Właśnie. On był bardzo żywo zainteresowany adoracją z jej strony. Jemu się to podobało. No. I o ile od pewnego momentu nie ma wątpliwości, że ona przekraczyła granicę prawa, że nie, absolutnie nie może tak być. Ona się wprosiła do jego domu, nawet pod pozorem jakiejś tam znajomości z matką jego byłej partnerki na spotkanie, no, nie wdając się w szczegóły, przekracza naprawdę granicę. O tyle na początku ta granica jest płynna. To nie jest tak, że on jest ofiarą, ona jest sprawcą, bo on się trochę w tą znajomość właśnie tak zaangażował. Mhm. Ten serial, miałam z nim ogromne nadzieje, z nim wiązałam, że on pokaże, co taka ofiara uporczywego nękania powinna zrobić, żeby to skończyć szybciej, żeby się tak długo z tym nie męczyć, bo u niego to trwało latami. I tam to nie jest pokazane niestety, w ogóle na żadnym etapie tego serialu nie jest wspomniany idź do prawnika, do kogoś, kto się tym specjalizuje. Tylko on na, własne, na własną rękę, własnymi metodami. Czyli da się coś zrobić na policji, żeby policjanci tego nie bagatelizowali? Że jeśli się przychodzi z takimi problemami, to z tego, co słyszałem, najczęściej jest tak, że ci policjanci, trochę tak jak ty opowiadałaś, że oni do tego podchodzą tak, no co to jest za problem tak właściwie? Czy da się coś zrobić, żeby oni zareagowali w cudzysłowie poprawnie? Tak. Po pierwsze, przychodzimy z dowodami. Drukujemy te maile, drukujemy te zdjęcia, przynosimy te bilingi, przynosimy na, na gra, te nagrania na pendrive'ie. I z tego co już słuchałem, to to ma być wydrukowane. Nie na dysku, nie na tak. jakimś dziwnym wysłanym mailem, ma było transferem, tylko wydrukowane. Tak, tak, dokładnie. No bo papier to jest po prostu coś, co można przejrzeć konkretnie, zobaczyć raz ciach szybko, a nie włączać pendrive'a i dokonywać oględzin tego, co tam w środku jest. Yy, po drugie. Jeśli policjant nie chce przyjąć od nas takiego zawiadomienia o przestępstwie, obstajemy przy swoim i prosimy w takim razie, chciałbym porozmawiać z kimś innym. Naciskamy, proszę ode mnie przyjąć to zawiadomienie, proszę spisać protokół to nie może być tak, że my opowiadamy policjantowi coś na komisariacie, na przykład na Malczewskiego, w Mokotowie jest taka, taki komisariat, bywam świadkiem sytuacji, gdzie ktoś tam się schyla do okienka, temu dyżurnemu opowiada w ogóle naprawdę bardzo intymne szczegóły ze swojego życia. Właśnie padł ofiarą przestępstwa. Na krzesłach siedzi 5-10 osób, w tym ja, no bo czekam na przykład na przesłuchanie jakieś w sprawie mojego klienta. I ten policjant mówi to pani poczeka. Ja wracam po dwóch godzinach z przesłuchania i ta osoba nadal tam siedzi i czeka, nie? E, I e, jej się po prostu nie chce, po trzech godzinach i wychodzi. E, więc trzeba, to nie jest tak, że zmuszam policjanta natychmiast zajmie się moją sprawą, bo są według e, ważności wpływu. Policjanci też nie są do naszej włącznej dyspozycji. Niemniej jednak nalegamy kategorycznie. A jeśli to się nie wydarzy, policjant tego zawiadomienia mimo wszystko od nas przyjąć nie chce. Kartkę, piszemy zawiadomienie i wysyłamy to po prostu poczną do prokuratury. Czyli pomijamy policję. Tak. Prokuratura, jak będzie zlecała prowadzenie konkretnych czynności, śledztwa policji, to i tak no, te akta wrócą na policję, i wtedy prokurator da wytyczne. Proszę zrobić to i to, przesłuchać tego i tego świadka. Dokonać takiego i takiego przeszukania. Życzę ci, żebyś została milionerką z doprowadzania tych spraw do skutku. Naprawdę. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które się czegoś takiego dopuszczają, po prostu będą siedziały w więzieniu. Dla mnie to jest obrzydliwe i mam nadzieję, że nigdy nie padnę ofiarą czegoś takiego i współczuję każdemu, kto musi przez coś takiego przechodzić, bo to musi być tak uporczywe, że nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. Mhm. Dlatego z większości moich klientów mam takie już po zakończeniu sprawy dobre relacje, bo my się tak często spotykamy, rozmawiamy, telefonujemy do siebie w trakcie postępowania, że yy, mimo, że sprawa już się zakończy, ja yy, chciałabym wiedzieć potem, że oni już wyszli na prostą. Natomiast co do tych życzeń zostania yy, milionerką. Yy. Jak byłam studentem prawa, niezbyt dobrym, od razu mówię. Nie nie, nie, nie byłam, ani, ani się nie przykładam, ani nie byłam, wydaje mi się, lotna. Super, że to mówisz. Mało kto by coś takiego powiedział. Bo osoby, które ze mną zdawały egzamin, na przykład z kodeksu postępowania cywilnego u profesora Jakubeckiego, swoją drogą świetnego specjalisty. Miałam takiego kolegę, który pewnie. Pewnie nawet teraz, po 20 latach, jakieś czuję zażenowanie z tego, co ja tam opowiadam. Aczkolwiek skończyłam z wynikiem dobrym. Natomiast jak byłam wracając do meritum, jak, jak byłam studentką prawa, to przyświecał mi taki cel, żeby właśnie pomagać. To nie jest. Ja nigdy nie chciałam reprezentować wielkich spółek, siedzieć w biznesie, pisać umów, korporacje i tak dalej. Miałam taki epizod na aplikacji, że pracowałam w dużej kancelarii i rzeczywiście zajmowałam się umową, którą gdyby położyć na, na stół, to pewnie miałaby pół metra wysokości. E, aczkolwiek miałam Czyli tak. To jest mało. Te kartki, które ty przyniosłaś, bo dla mnie nic, to było już dużo. To jest nic, to jest nic. Mi, mi brakuje miejsca w e, szafie na akta i często po prostu muszę je, te akta stare, utylizować, bo to jest, niewol, to jest olbrzymia ilość papieru. Teraz jest trochę lepiej, bo sądy komunikują się z nami, my z sądami nie, ale sądy z nami e, za pomocą portalu i to jest elektroniczna droga, jest trochę lepiej, ale to są niewyobrażalne ilości papieru, które idą w kancelarii. Tak. No więc chciałam, chciałam pomagać, taki szczytny cel, i teraz naprawdę często zdarza mi się, że moje wynagrodzenie jest mniejsze, albo kosztem, nie wiem, tego, że mniej śpię, albo że gdzieś dalej muszę jechać do poznania albo do łodzi, stać w korku na tej autostradzie. Kosztem takich różnych rzeczy prowadzę sprawy, bo ja mm, wierzę w polski wymiar sprawiedliwości, wierzę w to, że za sprawiedliwości stanie się zadość i że często jestem jedyną osobą, z którą taki pokrzywdzony może porozmawiać. I on znajduje tylko we mnie jakby m, tą osobę e, powiernika, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Mhm. Z tym milionem nie mówiłem o tym, żebyś brała dużo pieniędzy za każdą Roz... sprawę, tylko żeby było ich bardzo dużo. Do tego tak. zmierzałem. Nigdy, y, nigdy nie na, narzekałam, znaczy y, kiedyś narzekałam na aplikacji, narzekałam rzeczywiście, bo. Zarobki na aplikacji nie były duże i to wspomaganie się rodzicami było. Aczkolwiek teraz ja jestem zadowolona z punktu, w którym jestem zawodowo. Życiowo, prywatnie też. Więc życzę wszystkim młodym adwokatom, żeby znaleźli swoją ścieżkę. To jest strasznie trudne teraz. To już było 5 lat temu, 10 lat temu, 11, jak ja wchodziłam na, na rynek. Adwokatów jest dużo, e, ludziom trudno się e, odnaleźć tych realiach, kiedy Ty z jednej strony musisz być specjalistą od prawa, ale też musisz być trochę specjalistą od marketingu. E, więc życzę wszystkim, żeby odnaleźli ten, e, taką swoją działkę, ścieżkę, specjalizację. Gdzieś chcesz, żeby ludzie cię szukali w internecie? Jeśli ktoś chciałby zaczerpnąć wiedzy, informacje na temat uporczywego nękania, no to mój blog www.stalking.com.pl. Myślę, że ta strona w zupełności wystarczy, żeby znaleźć też namiary na mnie, bo tam i można się umówić online na konsultację ze mną, i jest numer telefonu, e-mail, więc. Instagram? Tak, na Instagramie ty, a na Instagramie funkcjonuje jako adwokat od Stalkingu. Z Instagramem taki problem, że ja y, nie jest, jestem mało Instagramowa, <noise> ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo z Instagramem raczku jestem tam dopiero raptem od pół roku. Tak, ale adwokat od Stalkingu y, pod taką nazwą y, funkcjonuje mój profil. TikToka masz? Nie. Na TikToku te twoje treści pewnie jeszcze lepiej by się rozchodziły. No, Ty jesteś specjalistą tutaj od internetu. Co zalecam ci założyć TikToka? Myślę, że będzie dużo skuteczniejsze niż e, Instagram, w, ty, w, tym, w tej konwencji, którą aktualnie tam robisz. Czyli dodajesz takie rolki, gdzie tłumaczysz niektóre rzeczy. To cenna rada, zastanowi się nad tym. Y, natomiast jeśli chodzi jeszcze o internet, no to Facebook publikuje tam, y, dzielę się swoimi sukcesami. Pod swoim imieniem i nazwiskiem, więc jeśli chodzi o media, okej. Okay, to rozważy ten TikTok. <śmum> Mam zadanie domowe w przemku od ciebie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Super również. Było. Dzięki. Cześć. Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19. Do usłyszenia.